Dzień dobry, dobry wieczór. Z tej strony IRG World, simracingowa grupa wyścigowa prosto z Polski. Jak zwykle w każdy niedzielny wieczór zapraszamy na kanale Moto Games TV na kolejny simracingowy wieczór z naszą wesołą grupką, a dzisiaj będzie to siódma runda naszego wirtualnego sezonu IRG DTM 2020 na symulatorze R Factor 2, a dzisiaj będziemy się ścigać na legendarnym brytyjskim torze, czyli Bren Hatch, niedaleko Londynu. Dzisiejszą transmisję jak zwykle przeprowadzimy w duecie razem z Makatakiem. Witam serdecznie. Tak jest. Witamy oraz moją skromną osobą, czyli Pocisk. Witamy i zapraszamy, a dzisiaj jak zwykle schemat bardzo dobrze znany, czyli kwalifikacje do pierwszego 20-minutowego sprintu, po którym nastąpi krótka przerwa, no i kolejna sesja kwalifikacyjna już można powiedzieć do głównego dania wieczoru, czyli godzinnego wyścigu. To wszystko, te dwa wyścigi dzisiaj, tak jak wcześniej wspomnieliśmy, na brytyjskim torze Brent Hatch niedaleko Londynu, także zapraszamy do zostania z nami, no i kibicowania swoim ulubieńcom, swoim faworytom, no i też trzymania kciuków za pozostałą część stawki. Tak jak wspomnieliśmy, siódma runda naszego wirtualnego sezonu IRG DTM 2020. Jak widzicie, ścigamy się autami na wzór tych z prawdziwej serii DTM, ale aczkolwiek mogliście to już zauważyć, mamy trzy modele aut. Ten mod jest oparty na modzie 2018 roku. To wszystko zostało zaktualizowane do najnowszych przepisów z 2020 roku przez nas, czyli opony, silnik, zachowanie auta, także to wszystko powinno być już, można powiedzieć, takie zupełnie zupełnie przez naszą wesołą grupę simracingową. Okej, koniec gadania, troszeczkę sobie zobaczmy może onboardów. Zobaczmy sobie, jak ten tor wygląda. Nie mamy za dużo zakrętów na tym torze. Raptem 9 zakrętów. Pętla tego toru, najdłuższa pętla, tak zwana pętla Grand Prix, na której dzisiaj będziemy się ścigać, liczy dokładnie 3703 metry. Zatem zobaczmy sobie okrążenie toru z którymś z zawodników. Kogo mamy na ekranach? Tak, właśnie zaczęliśmy przed chwilą okrążenie z Kamilem Gacą. Jesteśmy już teraz w czwartym zakręcie. Kamil jedzie charakterystycznym autem marki BMW M4. Jesteśmy już w drugim sektorze, tutaj takim troszeczkę power slidem. Właśnie tutaj mijaliśmy ten prawy zjazd na tą krótszą pętlę toru, zwaną Indy Circuit, która liczy niespełna 2 km długości, ale widzę, że Kamil anulował te swoje okrążenie, także coś tam było chyba jeszcze nie tak. Póki co na czele tabeli kolega zespołowy Kamila Gacy, czyli lider klasyfikacji generalnej, z tego co pamiętam, Daniel Stepkowski. Tak, zgadza się. Na szybciutko podglądam na naszej stronie. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie również na nasz portal. Tam znajdziecie odnośnik do lifetimingu, tam znajdziecie klasyfikację generalną. Wystarczy wrzucić trzy magiczne literki w wyszukiwarkę Google czy jakąkolwiek inną, a te trzy magiczne literki to jest IRG, tak jak International Racing Group. Tak brzmi pełna nazwa naszej wesołej gromady. I jak wrzucicie sobie IRG, tam już znajdziecie adres naszego portalu. No a między innymi tam będzie też odnośnik do klasyfikacji generalnej, a w klasyfikacji generalnej tak jest, nie myliłem się, 401 punktów już zdobył Daniel Stepkowski, czyli popularny Stepek w przeciągu tych 6 rund. Także średnia bardzo wysoka. Drugie miejsce zajmuje nam Norbert Michoń z dorobkiem 314 punktów. No i najniższy stopień podium uzupełnia nam Rossi 46, czyli Wojciech Klimek 223 punkty. Niższe pozycje to jest PL Chris, Łukasz Krawczuk, Prato, Kamil 456, Take Two, Marek Cieślak, Kamil, Roman i tak dalej, i tak dalej. To wszystko na naszej stronie. A teraz wróćmy do właśnie naszej czasówki. Może zobaczymy sobie jeszcze raz jakiś szybki przejazd z któryś z zawodników. Nie, może Śmigiel teraz będzie zaczynał, więc możemy z nim spróbować. Ano, zobaczmy, co tam słychać u naszego sympatycznego Śmigla. Śmigiel chyba nam wskoczył w tym momencie na czwartą lokatę. Tak, jedzie nam autem marki Mercedes, takim, można powiedzieć, w takich słodkich bardzo barwach, można wręcz powiedzieć, że czekoladowych, tam jacyś sponsorzy, widzę jakiegoś Wedla i tak dalej, także
jeden z naszych słodziaków. Oj, już. No nie mamy szczęścia do tych onboardów, niestety. Nie mamy dzisiaj szczęścia do onboardów, ale możemy sobie porozmawiać też na inne tematy. Za chwileczkę podrzucę wam link bezpośredni do live timingu. Tam będziecie sobie mogli podejrzeć na żywo, kto jakie czasy sektorów. Tak, tam wszystko kręci. Widać. Niestety tutaj na transmisji mamy w dalszym ciągu uszkodzoną tabelkę. Studio nie naprawiło niestety tego. Ja sam próbowałem, ale no niestety poza moją możliwością było naprawienie tego, także... Tak, ale to najnowsze wszystkie feature'y, jakie nam oferuje developer, mamy zaimplementowane, także jeśli ktoś by chciał dołączyć do naszej wesołej grupki ścigającej się w tym momencie na R-Factor 2, ale też nie obce nam są inne platformy, wszak mieliśmy kilka fajnych sezonów na Project Cars 2, chyba jeszcze na czymś, takie luźne eventy, także zobaczymy, co przyniesie przyszłość, a jeśli w ogóle interesują was gry wyścigowe, sportowe lub też samochodowe, no to tutaj jak klikniecie sobie tutaj poniżej na logo Moto Games TV, to przeniesie was na stronę tutaj chłopaków, gdzie znajdziecie, no myślę, że już tysiące filmów, tysiące gameplay, jakichś zwiastunów, onboardów, teraz wychodzi masa gier samochodowych, to wszystko, wszystkie te nowości, najnowsze zwiastuny, gameplaye znajdziecie właśnie na kanale MotoGames TV. Ostatnio widziałem chyba Project Cars 3 się mocno promuje, Forza Horizon jak zawsze, no i reszta gier, ale to już pytania tutaj do chłopaków z MotoGames TV. Okej, 3 minuty do końca naszych kwalifikacji. Kamil, jak obstawiasz, kto tutaj będzie z tych pierwszych rzędów startował? Oprócz, no, już widzimy Daniela Serkowskiego, który ma tak, przewagę. Daniel jest raczej bez konkurencji tutaj na ten moment, więc to raczej pierwsze miejsce zaklepane. Kto może tutaj jeszcze według ciebie zaskoczyć pozytywnie? Ciężko powiedzieć, no. Na pierwsze miejsce to nie sądzę, żeby ktokolwiek zaskoczył. Drugi rząd, patrząc po czasach, raczej też jest zaklepany przez Kamila i Norberta. Pytanie, w jakiej kolejności. No i dalej, to tam już się więcej może zadziać, bo tam już są różnice nie aż tak wielkie. Także o te dalsze pozycje od czwartego miejsca już może być ciekawiej. Tak, jakbyśmy scharakteryzowali sobie ten obieg Brandha, czyli widzimy, tor jest bardzo ciekawy, może nie najdłuższa nitka toru, pętla, niezbyt skomplikowana, ale ten układ zakrętów dosyć ciekawy, no i ta deniwelacja tych poziomów, tych zakrętów jest całkiem słuszna. Może tutaj się szczególnie dużo zadziać, mam na myśli tutaj szczególnie ten pierwszy, ten zakręt taki zjazdowy w dół, to on się chyba nazywa tam Paddock Hill Bend, tak to się chyba fachowo nazywa, i później dojazd do tego Druids Bend, czyli zakręt numer 2. To chyba tutaj będzie się najwięcej akcji działo na tym tak, terenie. Tak, no to jeden tu jest dosyć specyficzny i bardzo ciężkie do przejechania szybko i bezpiecznie, szczególnie z kimś obok. Także tu możemy się spodziewać jakichś no na pewno incydentów. Będzie tutaj sporo rywalizacji, two white, może nawet i free white. Ja już tutaj witam na naszym czacie wszystkich naszych tutaj widzów, którzy na żywo nas oglądają. Również pozdrawiamy wszystkich, którzy będą to oglądali z odtworzenia. Z pewnością większą część naszych wspaniałych simracerów. Także witamy tutaj Isewixa, witamy tutaj Roberta, Darka, witamy Ewelinę. Na pewno tutaj Ewelina kibicuje swoim ulubieńcom. Ciekawe, który to z ulubieńców jest taki najbardziej ulubiony, jeśli chodzi o Ewelinę, ale generalnie bardzo, bardzo fajna rywalizacja nam się zapowiada. No i nie ukrywajmy, tutaj nikt łokci nie będzie odstawiał, ani kolan, także tutaj będzie ta rywalizacja również na wysokim, ale też i zaciętym poziomie. Co prawda sim racing to są wirtualne wyścigi, ale zapewniamy was, że te emocje są jak najbardziej prawdziwe, także sporo będzie się działo. Tylko pół minuty już do końca czasówki. Na pierwszym miejscu niezmiennie Daniel Stepkowski z przewagą 0,7 nad Kamilem Gacą. Trzecie miejsce Norbert Michoń, czwarty Marek Cieślak. No Marek mnie tutaj całkiem pozytywnie zaskakuje, ale widzę, że już tutaj nie będzie poprawy u Marka, u Kamila Gacy też nie będzie, oni są w boksach. Również Piotr Wojdyło w boksach, ale na torze wciąż mamy chociażby Tomasza na piątej pozycji, czyli Tomasz, nasz kolega Brato ze studia komentatorskiego, który to komentuje naszą drugą serię wyścigową. Kamil, przypomnij, jaka to jest nasza druga seria wyścigowa. IRG Formuła. Tak jest, IRG Formuła, a i nie wiem, czy
Nie, wskoczył na czwarte miejsce, brato. Dosłownie pół sekundy zabrakło mu, żeby jeszcze się załapał na kolejne dodatkowe okrążenie, ale myślę, że tutaj chyba już nie było szans, bo tam paliwa już też było całkiem mało, ale Tomek zredukował tą stratę do lidera do 0,9 sekundy i wskoczył nam do drugiego rzędu. Jaka będzie odpowiedź reszty stawki? Widzę tu jeszcze kolega zespołowy Tomasza na 8 pozycji, czyli Śmigiel. Nasz kolega Piotrek z administracji również jest na swoim okrążeniu pomiarowym. Za nim jeszcze jest Michał Jelonek, 9 pozycja, też w Mercedesie, także Mercedesy zostawiły sobie te ostateczne uderzenie na ostatnią chwilę. Przypomnijmy, tor się gumuje, te warunki atmosferyczne nam się dynamicznie zmieniają. Ba, mamy tutaj podpiętą wtyczkę pogodową, tu w każdym momencie może zmienić nam się ta pogoda, może spaść nam niespodziewany deszcz, ale to wszystko przed nami. Zobaczmy, co jeszcze zrobi nam tutaj Michał Jelonek. Szeroki wyjazd w tym ostatnim zakręcie, złapał troszeczkę tego żwiru, troszeczkę tej trawy, ale czy będzie poprawa? Oj, chyba nie, chyba zabrakło paliwa. No i 9 pozycja dla Michała Jelonka. I kogo jeszcze mamy na torze? 2 zawodników. Daniel Sepkowski już nie będzie poprawy oraz Michał Andrzejczak też nie wszyscy. Będzie poprawy. Tak więc tak wygląda pierwsza czasówka do tego 20-minutowego sprintu. Ja już się tutaj rozpędziłem niczym koń na westernie, ale nasi zawodnicy też tutaj nie odejmowali gazu. No i cóż, podsumujmy, Kamil, kto z pierwszej linii, kto z drugiej. Tak, z pierwszej linii Daniel Sepkowski, Norbert Michoń zaraz za nim. No tutaj Norbert, moment, coś jest chyba nie tak, coś mi się nie włączyły te wyniki, które trzeba, widzę. Oj, czyżby wtyczka od studia 397 nie działa. Teraz są to, co trzeba. 60 za Danielem. No dalej mamy Kamila Gace, brato. Tutaj ci zawodnicy zmieścili się w jednej sekundzie do lidera. Już dalej niestety ponad sekunda straty Marek Cieślak. Ale jak ciasno. Tak, dalej już jest ciaśniej Marek Cieślak, Wojciech Klimek, Piotr Wojdyło również bardzo blisko tutaj Wojtka. 500, tak, tylko różnicy, więc bardzo mało. Tak, jeszcze w dziesiątce będziemy mieli Śmigla, Michała Jelonka oraz Łukasza Krawczuka. No i z drugiej dziesiątki Gwoli Ścisłowski, Michał Andrzejczak, Andrzej Kananowicz. 13 pozycja, może niepechowa, oby nie. Paweł Lewandowski, nasz kolega tutaj z Brytanii, miał okazję chyba gościć na tym torze już nieraz, podejrzewam. Obok niego ustawi nam się Jarecki. No i tutaj jeszcze z gridu wystartuje nam Dawid Esze, Mariusz M. oraz Bartosz Różycki. Wiemy, że kilku zawodników ma kary za poprzednie starty. Jakie to są kary? Może Kamil, pamiętasz? Mariusz M. ma karę stop and go, aczkolwiek jest, jako że on nie startował w kwalifikacjach, to może miał jeszcze jakąś karę. Mm-hmm. Ale to bym musiał sprawdzić. Wiem, że tutaj chyba z limitem miał problemy. Tak, Mariusz M. ma jeszcze też karę, że no nie mógł właśnie startować w kwalifikacjach. Nie wiem, czemu Bartosz nie pojechał, ale nie miał limitu, mówisz, tak? Bartosz nie mają limitu, ale tutaj nasza administracja wykazała się wspaniałą myślnością i dopuściła Bartka do startu, ale to będzie chyba start z tego, co pamiętam, z alei serwisowej. Tak, żeby tutaj coś nam nie narozrabiał, ale myślimy, że tutaj większość zawodników ma opanowany ten tor, przynajmniej w dobrym stopniu opanowania, jak to się mówi, no bo tutaj, tak jak mówimy o tych limitach, mamy taki przepis, że trzeba wykazać się znajomością tego toru, czyli wykręcić odpowiednią ilość okrążeń na naszych serwerach lub też wykonać jeden dłuższy przejazd. Chyba wystarczy zrobić 10-okrążeniowy stint, nie wiem, czy dobrze w tym momencie mówię. Tak, tak, tak. Tak, także taki dosłownie, można powiedzieć, minimalistyczny limit na zapoznanie się z torem jest wymagany, tak żeby mieć pewność, że każdy z zawodników przynajmniej będzie pamiętał ten układ tych zakrętów, a tutaj na tym torze myślę, że nie powinno stanowić to większego problemu, bo tych zakrętów wszak mamy tylko i aż 9, aczkolwiek te zakręty, tak jak widzę, one są całkiem szybkie, no i całkiem ciekawe. To nie jest taki tor z cyklu stop and go. Nie mamy tutaj jakichś ciasnych nawrotów, nie mamy tutaj jakichś szykan. No mamy jeden. Że... Proszę? Jeden nawrót jest. A, jeden nawrót jest, no dobrze, okej, policzyłeś, dojrzałeś. No ale chodziło mi o to, że nie ma takich ciasnych szpilek, wiesz, takich jak na jakichś innych torach. Ostatni mieliśmy
tor gdzieś tam w Norymberdze, nie wiem czy pamiętasz, ten taki uliczny tor, tam to no tak, było tam tych nawrotów sporo, szczególnie ten T1, tam się sporo działo, zapraszamy na naszą transmisję, znajdziecie gdzieś na kanale Moto Games TV odnośnik, tam niektóre bolidy to aż fruwały w powietrzu, sobie przypominam, kilku zawodników tam dostało skrzydeł, jak to się mówi, także było bardzo ciekawie, było bardzo gorąco, zobaczymy czy również gorąco będzie podczas dzisiejszego wyścigu. Dzisiaj w ogóle gorący wieczór, bo sporo imprez towarzyszących mamy, także pozdrawiamy wszystkich, którzy może symultanicznie starają się nas oglądać, dzieląc naszą transmisję, czy to z Ligą Mistrzów, czy może z wyścigiem Indy 500. Nie wiem, czy ty jesteś wielkim fanem piłki nożnej, Kamil, czy bardziej tylko motorsport? Nie, w ogóle nie oglądam. A może jakieś chociaż skoki, bo wiem, że też jakieś letnie Grand Prix się chyba ruszyło, wystartowało. Nie. Tutaj to już w ogóle, jeszcze zimowe też skoki nie. To czasami obejrzę, ale... Letni, czyli nie. Totalny taki petrolhead jesteś, taki motosportowy purysta, jak to się mówi. Raczej tak. No ja mam pytanie, ciekawi mnie, czy tutaj na naszym czacie osoby, które nas oglądają, czy interesują się innymi dyscyplinami sportu, czy głównie tylko motorsport? O, ja już tutaj widzę Ewelina, że pisze, że oczywiście Wojciech Klimek jest tutaj faworytem jej. Ulubionym faworytem do wygrania, także trzymamy kciuki za Wojciecha Klimka, ale też trzymamy kciuki za resztę naszych tutaj zawodników. Ja ci powiem tak, też wsiąkłem w ten motorsport strasznie mocno, ale kiedyś, jak sobie przypominam, byłem ogromnym fanem piłki nożnej. Kiedyś zbierałem nawet takie plakaty z takich czasopis, chyba Mega Football czy Mega Sport, i tam były takie ogromne plakaty, można sobie cały pokój wykleić. Jak kupiłeś 2-3 numery tej gazety, ona się głównie składała z takich plakatów. W środku była taka rozkładówka wręcz, no nie wiem, metr na dwa, a może i większa, i tam plakaty polskiej reprezentacji. Także bardzo dobrze pamiętam takich zawodników jak z polskiej ligi, jak Kenneth Zeigbo, Olisa Debe. Różni tacy egzotyczni, jak to się mówi, piłkarze, ale kiedyś to były czasy, kiedyś to była to piłka. Ja kiedyś to jedyny plakat, jaki miałem, to był plakat jakiś z Kubicą i to taki bardziej jakiś chyba reklamowy, nie wiem co to było, już nie pamiętam, ale jakiś. No teraz dużo tych plakatów, teraz dużo. Jak gdzieś widziałem nawet taki profil, że ktoś sobie nawet kompletuje... Nawet nie plakaty, tylko te turowe postacie z Robertem Kubicą. Już widziałem, że jakiś pan gdzieś... Pozdrawiam, jeśli ktoś nas ogląda, wie, ma namiary na tą osobę, niech może pozdrowić. Ja szalenie doceniam to i kibicuję. Ma tam chyba 6 czy 5 Robertów Kubiców wyciętych z takiej tektury. Nie wiem, czy ze stacji benzynowych, czy skąd on to wyniósł, ale coś takiego ma. Także nawet tacy zagorzali fani są. Oczywiście pozdrawiamy wszystkich fanów Roberta Kubicy. Również pozostałych naszych sportowców. Nie wiem, czy słyszałeś. Dzisiaj był wyścig na Lausitzringu, wszak my też się ścigaliśmy na Lausitzringu, nie wiem czy pamiętasz, była fenomenalna runda na tym torze na Lausitzringu, tam się sporo działo, no i w Realu też tam się sporo działo, co prawda no sporo tam się tak, działo, tak. Tak, tam te auta tak nie fruwały w T1, tak jak u nas czasami, ostra rywalizacja bok, ale wiemy, że wirtualnie można sobie pozwolić na troszeczkę więcej, tutaj te rachunki nie są jakoś duże za te uszczerbki, czy w lakierze, czy w częściach mechanicznych, także tutaj można się bardziej poprzepychać na torze, ale fenomenalny jest to tor. Z tego miejsca też pozdrawiam prywata taka delikatna Bartków, którzy też tam byli na tym torze, oraz resztę naszych wysłanników, naszych dziennikarzy, którzy tam donosili różne newsy, różne rewelacje z tego toru. I też na tym torze ścigał się inny Polak, bo nie tylko Robert Kubica. Nie wiem, czy znasz takie imię i nazwisko jak pan Jan Kisiel. Może coś ci to mówi? Czy tak mówisz? Znaczy gdzieś widziałem, on się chyba w tym DTM tej Trophy, czy coś takiego ściga, nie wiem. Dokładnie, DTM Trophy, tak. Mercedesem. Chyba kiedyś nawet się ścigaliśmy w ramach naszych sim racingowych mistrzostw Polski takimi Mercedesikami, coś tam GT3, te klasy. Także myślę, że może tutaj pan Jan, nie wiem jak to tytułować, jeszcze się nie znamy, mam nadzieję, że kiedyś może będzie taka okazja, może pan Jan kiedyś się odnajdzie w sim racingu, może kiedyś spróbuje swoich sił, coś tam ostatnio opowiadał, że tam do nocy czytali tą telemetrię, wszak te terminy nam są bardzo dobrze znane, szczególnie na tym symulatorze R-Factor 2, tutaj ta telemetria, te ustawienia, zawieszenia, to wszystko tutaj ma ogromne, szalenie duże znaczenie, żeby dobrze poustawiać sobie te parametry auta, żeby później być konkurencyjnym na torze i w wyścigach, także jeśli ktoś się nie zna, zachęcamy do po pierwsze poznania, kim jest pan Jan Kisiel,
No i też spróbowania swoich sił w tej czy w też innej grze wyścigowej. Wszak teraz na rynku mamy bardzo dużo ciekawych tytułów. Jest R Factor 2, są iRacingi różnego rodzaju, Assetto Corsy Competizione. Cóż jeszcze możemy do tego dorzucić? Jakieś Race Roomy, tam jest jakiś DTM taki historyczny. Nie wiem, co jeszcze byśmy do tego mogli wrzucić, do tej paczki takich najbardziej zaawansowanych gier sim racingowych. iRacing? Nie wiem, czy mówiłeś. To już mówiliśmy, tak. No to iRacing R Factor, no to takie najbardziej zaawansowane, potem Assetto Corsa. A potem to w zasadzie, nie wiem, głównie w te tytuły znam i w tych jeździłem. No tak, jeśli ktoś ma jeszcze jakieś informacje, może nam podrzucić. A, jeszcze jeden mi się przypomina. A, no, F1. Tytuł. Proszę? Jeszcze F1 od Codemasters jeszcze, nie wiem, czy to mówiłeś, no to też jeszcze można pojeździć. Tak, można pojeździć zarówno na kierownicy, jak i na padzie, jak i na klawiaturze, także to jest taki miszmasz do wszystkiego. Nie trzeba mieć tutaj hardkorowego setupu, jak niektórzy tutaj z naszych zawodników, ale jeszcze jeden tytuł mi się przypomniał, Automobilista 2, też ostatnio wyszedł, coś pokroju Project Carsu i tak dalej, ale to wszystko na kanale Moto Games TV. Tymczasem mamy już 50 sekund do okrążenia formującego, także może jeszcze raz szybkie intro i wrócimy do Was za chwilę, damy Wam jeszcze szansę na poczynienie jakichś zapasów napoi, jakichś przekąsek i wracamy z akcją już za momencik. I witamy ponownie po krótkiej przerwie. Jesteśmy na okrążeniu formującym do pierwszego wyścigu sprinterskiego naszej siódmej rundy wirtualnego sezonu IRG DTM 2020 na platformie R Factor 2. Za chwileczkę rozpoczniemy tą siódmą rundę pełną emocji, pełną pojedynków na wspaniałym brytyjskim torze Bran Hatch nieopodal Londynu. W linii prostej jest to chyba coś około 35 kilometrów na południowy wschód od Londynu, jak donosi nam Wikipedia. Dzisiaj ścigamy się na tej najdłuższej w cudzysłowie nitce toru, czyli Grand Prix o długości 3703 metrów, 9 zakrętów, 17 śmiałków, przepraszam, na naszym torze, wirtualnym torze Brand Hatch. I to wszystko już tutaj na kanale Moto Games TV, także zapraszamy. Już zawodnicy dojeżdżają do swoich pól startowych. Zauważmy, jak gęsto są tutaj ustawione te pola startowe, wszak tutaj ścigają się różne serie wyścigowe, czy to na czterech kołach, czy to na dwóch kołach, a dzisiaj za chwileczkę to sobie zobaczymy. Z pierwszej linii Daniel Sepkowski, obok niego Norbert Michoń, drugi rząd Kamil Gaca, brato, trzeci rząd Marek Cieślak i Wojciech Klimek. Tak to mniej więcej się przedstawia nasza kolorowa stawka i za chwileczkę ujrzymy światła i wystartujemy do 20-minutowego sprintu. Mamy światła. I poszli wspaniale Infinity Racing Team. Tam już Kamil Gaca już idzie w sukurs Danielowi Stepkowskiemu. Ten pierwszy zakręt, taki downhill zjazd, i mkniemy już do tego drugiego zakrętu. Taki, można powiedzieć, nawrót w prawo tutaj dużo. Oj, Wojciech Klimek, kurczę,
Grak za nim jest... Problemy Wojciecha Klimka, cóż nam się stało? Ustrzelony, tam trącony, chyba doszło do jakiegoś kontaktu. Ze śmigłem, niestety, kolizja. Kolizja, śmigiel też już tutaj stoi w bandzie, chyba będzie wycofanie. No niestety zadziało nam się już podczas tego pierwszego okrążenia, ale wracamy do czołówki, bo tam też trwa rywalizacja. Ta pierwsza piątka, jak nam strasznie wystrzeliła, niczym z procy odskoczyła już nam od reszty stawki na przedzie. Dwa zielone bolidy, można tak to powiedzieć, zespołu Infinity Racing Team, czyli Daniel Stepkowski, Kamil Gaca na trzeciej pozycji, kolega pechowca z pierwszego okrążenia, czyli Wojciecha Klimka, czyli Norbert Michoń próbuje samotnie podgryzać tą czołową dwójkę. Tak, widzimy teraz właśnie tą walkę o drugie miejsce na naszych ekranach i trzecie w zasadzie, tam bardzo blisko wszyscy teraz obok siebie jadą. Tutaj Marek Cieślak, zobacz jak blisko w tych swoim malowaniu Moro, w swoim Mercedesie próbuje nam podgonić Norberta Michonia, ale zobaczmy jak szybki jest to obiekt, te bolidy prawie że fruną nam przez te wszystkie szybkie zakręty, szczególnie w prawo. Mam na myśli tutaj ten pierwszy i ostatni zakręt, praktycznie te koła unoszą nam się side by side nad krawężnikami, spore przeciążenia tutaj, spore prędkości maksymalne. Właśnie, Kamil, takie pytanie, jak ty byś się ustawił na ten tor? Wszak masz spore doświadczenie z sim racingiem, z tego typu obiektami i autami. Czy tutaj pod przyczepność, czy bardziej jednak pod tą prędkość i pod ten flow w tych szybkich zakrętach? Myślę, że zdecydowanie raczej pod przyczepność, bo tutaj prostych specjalnie dużo nie ma. Także ale tutaj... zobaczmy do kabiny Norberta Michonia, bo Norbert już jest tuż na tylnym spoilerze Kamila Gacy. Tutaj przypomnijmy, nie ma żadnych szachów taktycznych, jeśli chodzi o opony, o paliwo w tym pierwszym wyścigu. Ależ problem Kamila Gacy, ajajaj, ląduje nam w bandzie. Już nam się zadziało, czyli jednak przegrzał ten tył, odkleiło tą tylną oś i już Kamil spada nam na koniec stawki, musi przepuścić całą stawkę. No niestety zadziało nam się. Także sporo niespodzianek już na wstępie. No niestety, pechowo. No ale tak bywa, no ten tor nie wybacza błędów tutaj. Te szybkie zakręty właśnie w tym drugim, trzecim sektorze, tam wystarczy za bardzo najechać na tarkę, zahaczyć trawę delikatnie i już jest problem. Albo właśnie się przegrzeje opony i też wtedy jest tego typu problem. Tak, przypomnijmy, tutaj można przegrzać opony, można przegrzać tarcze hamulcowe, silnik można sfatygować do zera, jak to się mówi, może nam wybuchnąć, może nam się zatrzeć. Tutaj trzeba pilnować tych wszystkich niuansów, wszystkich detali, temperatura hamulców, temperatura opon, oleju, wody i tak dalej, a tu tymczasem na czwartej pozycji, czy to widzimy, Brato dobiera nam się już do skóry Marka Cieślaka, pojedynek dwóch Mercedesów, można powiedzieć takie wojskowe barwy kontra Willy Wonka, niczym z fabryki czekolady. Brato już tam zagląda w ten tylny dyfuzor, już przygląda się temu tylnemu spoilerowi Marka Cieślaka, może będzie spróbował go złapać na przysłowiową wędkę, ale widzę, że Marek odjeżdża na tych prostych Tomkowi, ale zobaczmy jak to wygląda w zakrętach, szczególnie w tym ostatnim, mega szybkim, podsterownym wręcz zakręcie. Strasznie podoba mi się układ tej pętli, jest tak fajnie wyprofilowana, tak fajnie ułożona, tutaj trzeba pilnować się na każdym praktycznie z tych zakrętów. Paradoksalnie nie można ich przejechać flat out, musielibyśmy tutaj jechać bolidem z bardzo dużym dociskiem, a wiemy, że te auta są, można powiedzieć, te zawieszenia tych aut są dosyć sztywne, dosyć sprężyste, dosyć reaktywne na tych wszystkich tarkach. Jak tutaj widzimy, Brato nie daje rady się zbliżyć na tyle, żeby próbować wyprzedzić Marka. Nawet teraz trochę stracił, bym powiedział, czasu. Jedyne miejsce, gdzie zyskał trochę, to był nawrót, ale to też nie za dużo. No ale widzimy, jak ta kierownica pracuje, także... Tyle pracy, tyle energii musi włożyć zawodnik w utrzymanie się na tym torze, a wierzcie nam, że to nie jest nic prostego, że to nie jest taka prosta sprawa. Tutaj naprawdę zawodnicy kręcą bardzo dobre rezultaty. To też nie są, jak to się mówi, jacyś ludzie z łapanki, którzy pierwszy raz mają styczność z wyścigami samochodowymi czy sim racingiem. Możemy powiedzieć właśnie, Kamil, ile to już wiosen ty się ścigasz? Ile to sezonów będzie, jeśli chodzi o twój staż w tak zwanym sim racingu na RFA? Z 8? 8. 8 miesięcy czy 8 lat? Nie, no lat. 8 lat.
proszę bardzo. No i to też nie jest jakiś duży staż, jeśli chodzi o naszą sim racingową grupę IRG World, także tutaj mocno, mocno doświadczeni zawodnicy, ale też są, można powiedzieć, świeża krew. Mamy kilku świeżych zawodników, którzy również bez jakichś tam bez kompleksów stawiają swoje pierwsze kroki tutaj na tej platformie. Widzę bardzo ciekawy pojedynek o top 10 na pozycji 10-11, Jarecki. Oj, tam błąd Andrzeja Kanonowicza. Jak na zawołanie już mamy pojedynek trzech zawodników. Michał Andrzejczak, Andrzej Kanonowicz, Jarecki. No i Andrzej w tym czarnym, czarno-czerwonym Audi spada nam na ostatnie miejsce w tym trzyosobowym wagoniku. No i jak na razie na prowadzeniu w tym wagoniku szary Mercedes, żółte Audi i czarne Audi. Także widzimy, każdy najmniejszy błąd rywala, każdy najmniejszy wyjazd poza tą optymalną nitkę toru, a ta nitka jest dosyć szeroka, te krawężniki również do niej się zaliczają, jak widzimy, to już jest woda na młyn dla przeciwnika jadącego z tyłu. Tutaj te wszystkie błędy rywali trzeba wykorzystywać, no i po pierwsze trzeba się wystrzegać własnych potknięć. Myślę, że to jest klucz do sukcesu na tym torze. No zdecydowanie, szczególnie w tak krótkim wyścigu, tutaj najmniejsze błędy no, powodują sporą stratę, a przy tak krótkim dystansie jakakolwiek strata ma spore znaczenie. Tak jest, a ja widzę, że Wojciech Klimek uporał się już z tymi zniszczeniami, był już w alei serwisowej, mechanicy byli w stanie naprawić tego auto, tam pokleić na taśmę, na sznurek może przysłowiowo od snopowią załki, ale jedzie nam Wojciech dalej w tym wyścigu, co prawda ostatnia lokata, 17 miejsce, zdublowany, ale jeszcze wszystko może się nam wydarzyć. Jeszcze nie zdublowany. Proszę? Jeszcze nie zdublowany. A ja tutaj mam plus jeden już. Masz? To widać, tak mój lifetime może źle pokazuje, nie wiem. Może ten lifetiming tak do końca nie działa fantastycznie, jak nam zareklamowało to wszystko Studio 397. Tutaj puszczamy oko do naszego sympatycznego dewelopera, z którym jesteśmy w permanentnym, nieustannym kontakcie, jeśli chodzi o wszystkie nowości, niuanse i nowe feature'y, które przydałyby się w tej grze. Ale to wszystko, jak to się mówi, z czasem. Bez pośpiechu, to trzeba na spokojnie usiąść, zaprogramować i przetestować. Wróćmy do rywalizacji. Widzę tu Marek Cieślak. Straszny lock-up do drugiego zakrętu, do tego nawrotu i tam Tomasz się temu wszystkiemu przygląda. Tam o 13 miejsce mamy walkę. Kamil Gaca próbuje Dawida Esz wyprzedzić już od dłuższego czasu, powiedzmy. Ale jeszcze Kamil się nie jest udało. Może zawodnik. Teraz? Chyba tak. Wejście na wewnętrzną. No i czy ten ognisty smok się podda? Tak, nie było mowy. Tutaj bez większych problemów Kamil odzyskał straconą pozycję. Jak na razie 13 miejsce, ale to jest daleko, daleko od tego, na której był, bo to była druga pozycja zaraz za swoim kolegą Danielem. Oj, błąd Marka Cieślaka! Ajajaj, może zobaczymy to na powtórce. Cóż tam się tam wydarzyło? No Marek Cieślak tutaj wyjechał nam na pobocze niestety. Także to, co mówiliśmy, po pierwsze wystrzegać się własnych błędów, po drugie korzystać z błędów rywali, no i takie prezenty, chyba niezwyk z takich prezentów nie skorzystać Tomasz Brato Grobelny, który w tym momencie awansował nam na trzecią lokatę. A ja patrzę, któż to nam jedzie na siódmej pozycji w bardzo fajnym, takim widowiskowym malowaniu. Jest to Paweł Lewandowski, czyli nasz kolega Forlorn. Tak brzmi jego nickname, bardziej rozpoznawalny. Jest to kolega z Wysp. Przypomnijmy, Kamil, mamy tutaj kilku naszych kolegów, wszak jesteśmy międzynarodową grupą simracingową z nazwy. No i też mamy potwierdzenie to na torze. Mamy kilku, jak to się mówi, rezydentów na Wyspach, którzy urzędują już od kilku ładnych lat na Wyspach i między innymi Paweł jest takim naszym, można powiedzieć, jednym z ambasadorów. Chyba z tego, co pamiętam, miał okazję gościć już na niejednym obiekcie wyścigowym. Może skłamie, może się dobrze wstrzelę, ale podejrzewam, że chyba też i miał okazję zawitać fizycznie też na tym torze Brand Hatch w Realu. Także myślę, że on układ tych zakrętów zna bardzo dobrze. Może tam jakieś skróty, może jakieś takie przesmyki też gdzieś zna i teraz dobiera nam się do skóry Piotra Wojdyły. Kogo byś tutaj obstawiał? Czy tutaj lokalnego rezydenta Pawła, czy jednak tutaj tą defensywną, sławną jazdę Piotra Wojdyły?
Nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Tutaj różnie się to może potoczyć. Obstawiałbym, czasem, że Kamil Gaca wyprzedzi Andrzeja Kalanowicza prędzej lub później. Tak, mamy tymczasem na 10 pozycji Michał Jelonek, jeśli możemy zobaczyć szybką powtórkę, bo tam kolejny błąd kolejnego zawodnika, w tym momencie na 13 miejscu zjeżdża do alei serwisowej, tam były uszkodzenia, kontakt z bandą, widzieliśmy to na powtórce. No i niestety kolejny zawodnik pada ofiarą tego, można powiedzieć, chyba technicznego obiektu Brent Hedge w sercu Wielkiej Brytanii. Z tego, co słyszałem, jest to bardzo fajny obiekt testowy na różnego rodzaju open wheel. Nie wiem, czy kiedyś słyszałeś o takiej serii wyścigowej jak Radical. I chyba tutaj nawet jest jakaś taka szkółka treningowa, nawet są jakieś bazy simracingowe do testów, znaczy nie simracingowych, ale do testów w symulatorze. Później można sobie też wykupić takie przejazdy już na tym torze, na Brent Hedge, czy to w Radicalu, czy w jakimkolwiek innym bolidzie wyścigowym, bo tak chyba trzeba nazywać te wszystkie auta. To już niewiele wspólnego ma z autami, szczególnie te konstrukcje DTM-u, to wszak to są prototypy już najwyższej klasy. Moc silnika bardzo wysoka, ten moment obrotowy również przepotężny, waga leciutkie, to niczym skorupka jajka, wszak sama konstrukcja, no i ta skorupa, zawodnik w środku, jeden fotel. I cóż tu więcej mówić, gaz do dechy i zasuwamy. Tymczasem Wojciech Klimek niestety wycofał nam się z tej rywalizacji DNF u Wojciecha Klimka, mamy pierwsze wycofanie z wyścigu. Oj, pierwszy zakręt, co to się stało? Bartosz Urzycki wypadł w pierwszym zakręcie, Andrzej Kalanowicz poleciał za nim i tutaj Kamil Gaca w jednym zakręcie dwie pozycje zyskał. Także Kamil odrabia nam straty, no tutaj spore punkty uciekają zespołowi Infinity Racing Team, ale z tego co pamiętam, oni prowadzą w klasyfikacji generalnej z dużą przewagą, za chwileczkę to sobie potwierdzimy. Zespołowo tak jest, Infinity Racing Team 541 punktów, ale G-Hunters bardzo mocno ich goni na ostatniej rundzie na Nürburgringu wspomnianym. G-Hunters zgarnęli komplet 100 punktów, prawie dwa razy więcej niż Infinity Racing Team i tracą do nich niespełna 4 oczka. Także G-Hunters, przypomnijmy, są to zawodnicy Norbert Michoń oraz właśnie wspomniany Wojciech Klimek. Także Wojciecha nie mamy już w tym wyścigu. Norbert sam w pojedynkę próbuje tutaj gonić nam Daniela Stepkowskiego. No, ale tutaj jeszcze to wszystko będzie zależało od postawy Kamila Gacy. No i też od tego drugiego wyścigu, który również jest bardzo sowicie punktowany. Tymczasem już tylko 7 minut do końca tego sprintu. Na prowadzeniu niezmiennie Daniel Stepkowski, który jedzie w tym momencie chyba we własnym świecie, we własnej lidze. Ależ on tutaj nam poszerza ten tor niesamowicie, wykorzystuje każdy skrawek nawierzchni, nawet tarki, gdzieś tam zahacza o te pobocze, ale jak na razie bezbłędna jazda lidera klasyfikacji generalnej. Widzę też, Kamil, że tutaj bardzo ładnie przybije nam się do góry stawki nasz kolega znany, ksywa Bidon, który rozwija nam się z okrążenia na okrążenie. Nie wiem, czy kojarzysz, o kim tutaj wspominam. Tak, tak. No, Łukasz Krawczuk, właśnie go obserwujemy. Tak. Tutaj próbuje się przebić na czwartą pozycję. Póki tak, co bezskutecznie. Fanatic Racing, z tego co pamiętam. Kolega zespołowy Chris Kaczmarkiewicz w tym momencie nieobecny nam na torze, ale Łukasz Krawczuk znany jest z tej swojej kondycji, z tego swojego racecraftu, z trzymania tempa i on lubi te długie dystanse. Jeśli jest jakiś wyścig endurance, to myślę, że tutaj śmiało w ciemno można stawiać Łukasza Krawczuka jako tego jednego z głównych kandydatów do zajęcia gdzieś tam wysokich pozycji. Nie jest to zawodnik, który zwykł popełniać jakieś błędy, aczkolwiek tutaj odpukać w nie malowane, bo zawsze gdzieś tam w złą godzinę czasami się wypowie to słowo, pochwali się tego zawodnika, ale tutaj myślę, że Łukasz, on potrafi utrzymać te solidne, szybkie tempo, również takie szybkie tempo jest znany z tego Marek Cieślak, no ale tutaj zobaczymy, kto na kim wywrze większą presję. Już tutaj szerszy wyjazd Marka Cieślaka, już tutaj Łukasz to wszystko widzi, już się napędza, tu troszeczkę wybity z rytmu, może za bardzo ja chwalę tych zawodników, także zostawmy ich samym sobie i już tutaj robię dalej przegląd stawki, gdzie jest jakaś rywalizacja.
Tam w zasadzie zawodnicy od drugiej do ósmej pozycji są w miarę blisko siebie. Znaczy no, przynajmniej może nie każdy obok, ale tam są jakieś walki. Ale przez ciebie Andrzej Kananowicz, który tam przestrzelił chyba te jeden, z tego co widzieliśmy, jest w alei serwisowej. Także tam musiało dojść do jakichś uszkodzeń jego... Tak, dwie minuty tego... stał na stanowisku, także coś tam musiał mieć popsute. Tak, ale już wraca do rywalizacji, wraca na 16 miejscu, za tą lokatę też będą punkty, u nas większość miejsc jest punktowanych, także tutaj opłaca się jechać wytrwale do mety, rywalizować tutaj z oponentami, ale też rywalizować z samym sobą, wszak tutaj rywalizacja na tej platformie wyścigowej nie jest najłatwiejsza, tutaj trzeba wiele wysiłku, wiele zaangażowania i wiele umiejętności. Oj, Michał Andrzejczak. Właśnie, widziałem to, widzieliśmy to na naszych ekranach, strasznie go tam zarzuciło w tym jednych z zakrętów, to był chyba zakręt numer 9, nie, przepraszam. 4, chyba. Numer 4, tak jest, to był Surtys, chyba tak to się mówi. Gdzieś tam obok jest zjazd na tą krótką linię, ten zjazd McLarena tak zwany. No i wracamy już do naszej czołówki, bo tylko już 4 minuty do końca naszej rywalizacji. Chyba Łukasz Krawczuk miał jakiegoś off-tracka, bo nie widzę czasu jego ostatniego okrążenia. Strasznie nam goni tutaj Marka Cieślaka, próbuje nam podganiać. Marek ma problemy z utrzymaniem się w tych szybkich zakrętach. Tam ten przód mu zaczyna troszeczkę tak wachlować, pływać. To auto robi się mocno podsterowne. Czyżby już opony? Czyżby już koniec opon na przedniej osi? Czyżby te Mercedesy dużo bardziej, ten Mercedes Marka Cieślaka pożerał tą mieszankę wyścigową, tak zwaną slick? Jak sądzisz, Kamil, według twoich obserwacji, jak to wygląda? Nie wiem, aż tak mocno nie obserwowałem tutaj Marka, jak on jedzie. Tam parę razy widziałem, go zarzucało, czy na wzrocie jakiejś, no miał bokiem praktycznie jechał, więc na pewno opony na tym cierpiały. No tutaj mamy w tej grze tak zwany dynamiczny model opony. Z czym to się wiąże? To się wiąże z tym, że ta opona w czasie rzeczywistym, w czasie realnym, fizycznie i graficznie nam się odkształca. Tak jak niczym prawdziwa opona w realu, tak jak napompowany balon poddany różnym... Przepraszam, że ci przerwę, Paweł Lewandowski. Oj, kurczę. Ajajaj, coś nam tutaj się podziało. No, doszło do walki wręcz, że tak powiem, był ten rzut na tatami. No i panowie wylądowali w tych złotych piaskach Brand Hatch, ale tutaj nie ma żadnego basenu, nie ma żadnej plaży, nie ma żadnych parasoli. Tutaj co najwyżej troszeczkę tego piasku do kabiny się dostało i spadli panowie na 8. i 9. pozycję. To jeszcze brudne opony u Piotra Wojdyły. No i żeby nie doszło do kolejnego jakiegoś rzutu na tatami, czy się odpłaci pięknym za nadobne, Piotr Wojdyło Pawłowi Lewandowskiego. Zobaczmy, pierwszy zakręt. No, chyba tym razem udało się, ale tu jeszcze takie klepnięcie w plecy. Chyba takie na potwierdzenie, że jedź sobie kolego tam z przodu, ale mnie już więcej nie trykaj. No, tam ta kolizja, tak patrząc na powtórkę, wydaje mi się, że tutaj Modlicha chyba nie zauważył w ogóle Pawła. Albo myślał, że jest na tyle z przodu, że po prostu sobie przejechać. 5, 4. Ostatnie 2 minuty. Oj, tam problem chyba brato. Ajajaj, dramat Tomasza na jednym z szybkich zakrętów również odkleiło tył. I tymczasem Marek Cieślak skakuje nam na trzeci stopień podium tego wyścigu sprinterskiego. A za nim już jest tuż za tym spoilerem Łukasz Krawczuk. Fantastyczne wyjście z tego ostatniego zakrętu. Tam jeszcze ktoś na poboczu stoi. Ależ tutaj rywalizacja, no panowie nas troszeczkę uśpili przez te 15 minut rywalizacji i postanowili nam poszaleć pod koniec. Michał Jelonek tutaj się wycofał z wyścigu. Szkoda, ale... Tam obok brato stał właśnie na poboczu. Do kabiny. Mark, oj, troszeczkę za dużo tego pobocza i tutaj Łukasz Krawczuk, ależ on nie odpuszcza, on walczy do końca. Marek też nie odpuszcza, tutaj niezagrożony lider, druga pozycja chyba też, Norbert Michoń, tutaj nic się nie wydarzy, ale na kolejnych pozycjach istne szaleństwo w tych ostatnich sekundach tego wyścigu. Kamil Gaca, pozycja numer 10, tam jeszcze Piotra Wojdyłę próbuje podgryzać. No, Kamil tutaj stara się zminimalizować te straty z tych pierwszych okrążeń, gdzie popełnił podobny błąd do Tomasza. Czy są to już walka chyba sekundy? Właśnie o 9 miejsce to jest chyba ostatnia, bo Marek uciekł Łukaszowi, chyba Łukasz musiał jakiś błąd popełnić. Tak, tutaj już i tak, to czasy już rywalizacji. Ostatnie okrążenie.
dobieg nam końca. Daniel Sepkowski przekracza linię mety, wygrywa nam ten pierwszy wyścig siódmej rundy, ten sprinterski wyścig. Tu już się nic dalej nie wydarzy, ale tu jeszcze, tak jak wspomnieliśmy, trwa rywalizacja Kamila Gacy z Piotrem Wojdyłą, już prawie na tylnym zderzaku, troszkę za szeroko tutaj wyjechał i stracił tego dystansu. Niestety i tam już automatycznie jeden z dublowanych zawodników, Andrzej Kananowicz, próbuje się w to wszystko jeszcze wmieszać, ale tu ciekawe, czy jeszcze ktoś kogoś podgryzie, jeszcze ktoś kogoś wyprzedzi. Jeszcze problemy brato kolejne. Spadł na ósmą pozycję. Spore uszkodzenia u brato. Ostatni zakręt, czy go jeszcze capnie Piotr Wojdyło? Nie, chyba jeszcze się uratuje. Szkoda, bo już jechał na trzecim miejscu Tomasz, ale takie są wyścigi, takie są realia motorsportu. Wystrzeganie się własnych błędów i korzystanie na błędach rywali. Tak właśnie kończy się ten pierwszy wyścig sprinterski. Jakbyś, Kamil, go podsumował? Kto in plus, kto in minus według ciebie? No Marek Cieślak, bardzo ładny wyścig, Łukasz Krawczuk również w miarę czysto tutaj przyjechali. No i zapunktowali pozycjami. No na minus nie wiem, co się działo pod koniec tam z brato chociażby. Jakieś dziwne spiny samemu, tak, bo on się z nikim nie ścigał tak naprawdę, a no niestety poleciał w ścianę i skończył na ósmej pozycji, a nie na trzeciej. Także no szkoda, ale to była emocjonujący, to był sprinterski wyścig, to tylko nam zapowiada, jak ciekawy będzie ten wyścig główny, można powiedzieć, czyli godzinny, 60 minut rywalizacji na tak krótkiej, dynamicznej pętli. No ja się obawiam o formę, przede wszystkim naszą formę w naszym studiu komentatorskim, bo jestem pewny formy naszych wspaniałych simracerów. 60 minut tak intensywnej jazdy. Przypomnijmy, tutaj będą jeszcze zagrywki strategiczne. Co to nam oznacza? Czego możemy się, Kamil, spodziewać, jeśli mówimy, wspominamy o tej strategii? No tutaj zawodnicy w poprzednich rundach prezentowali różne podejście do strategii. Część z nich próbowała przejechać bez zmiany opon. Inni zmieniali opony, ale na przykład zalewali sobie więcej paliwa, żeby na dolewce nie tracić, tak? Więc tutaj, no, jeśli chodzi o strategię, tutaj można kombinować. Tu już jest, tak jest pole do popisu. Jest pole do popisu. Widzę, że ten tor jest taki szybki, dynamiczny i te opony pod koniec niektórym już tam odklejało ten przód, odklejało ten tył. Były wyjazdy podsterowne, były kontakty nadsterowne z bandami, jak to się mówi pięknie, ładnie. No i te opony sporo cierpiały. Myślę, że przy większym obciążeniu paliwem do tego godzinnego wyścigu jednak chyba może ta strategia zjazdu na ten pit stop nie będzie taką złą strategią. Może to będzie bardzo ciekawe i sprytne rozwiązanie, bo wszak ten benefit z tej miękkiej mieszanki, świeżej mieszanki opon i z niższego poziomu paliwa, jeśli to sobie podzielimy jakoś tak sprytnie na dwa przejazdy, dwa stinty, no może być bardzo, bardzo ciekawie. Sam nie wiem, jak ja bym się ustawił do tego wyścigu, ale nie wiem, co ty byś zrobił, Kamil. Nie wiem, też nie, ryzykowałbyś? Nie jeździłem tymi samochodami, nie wiem, jak u mnie by było ze zużyciem tych opon. Także, no to ale jeździłeś innymi autami, tam tak. GT3, GT4 w innych seriach. No tak, no, ale to każda seria, każde opony to jednak trochę inna historia, tak? Więc to nie ma co porównywać. No tak, ale tor ten sam, przypomina sobie jakiś wyścig na Brandhatch? Czy jakiś jechałeś na R-Faktorze? Kiedyś na pewno jechałem, ale jakoś bardzo dokładnie to nie pamiętam. A jakie masz wspomnienia z tym obiektem? Czy jest to według ciebie fajny taki tor? No, czy jednak przyjemnie po tym torze się jeździ. Ze ściganiem to różnie, bo tutaj jednak wyprzedzanie jest dosyć kłopotliwe na tym torze tak naprawdę. Nie ma tu jakichś takich zakrętów, które no, dają łatwą okazję do wyprzedzenia. W paru miejscach można, ale to też nie, trzeba mieć sporą przewagę i to nie jest tak prosto jak na niektórych, tak, na jakimś spa czy na Ale Bący. Jak widzieliśmy, jeden gorzej przejechany zakręt przez rywala otwiera nam wręcz, można powiedzieć, szeroko drzwi, jak nie wrota, do no skutecznego. Tak, gorzej jak rywal nie popełni tego błędu, tak? No to wtedy. O, ja myślę, że mamy tak dynamiczny obieg i tak dynamiczne auta w tym sezonie, że jednak tutaj prędzej czy później te problemy mogą się pojawić, czy to z oponami, czy z przyczepnością, także tutaj te korekty trzeba mieć się mocno na baczności i można jechać troszeczkę zachowawczo, ale jak będziemy jechać zbyt zachowawczo, no to jednak ten rywal z tyłu nasz gdzieś tam capnie
na którym i zakrętów, także myślę, że tutaj nikt nie odejmuje tej nogi z gazu i każdy gaz w podłogę wciska, żeby jak najszybciej te wszystkie zakręty pokonać. Z tego miejsca też pozdrawiam, widzę nas tutaj, pozdrawia na Twitterze Arek Archie Serowiecki, czyli nasz kolega ze studia Jergo World, prywatnie człowiek zaangażowany w wyścigi na żywo, można powiedzieć wyścigi jednośladów, członek ekipy Wójcik Racing Team. Dlaczego o tym wspominamy? Bo już w przyszły weekend, nie wiem czy kojarzysz Kamil, będą wyścigi na żywo na sławnym torze Le Mans 24. Będą wyścigi motocyklowe. Czy kiedyś nie śledzę tego, także nie wiem. Miałeś okazję oglądać wyścigi Le Mans? Czy to aut drogowych, czy motocyklowych? Znaczy aut, to jeszcze coś tam czasami widziałem, ale to nie tak, żebym jakoś specjalnie śledził. Kojarzysz. Tak, tylko rozumiem. Włączyłem i wyłączyłem za chwilę. Ale za długo te reklamy trwały, mówisz. Tak, powiedzmy, nie, ogólnie te wyścigi, no one są może fajne, ale do śledzenia, no umówmy się, 24 godziny wyścig, siedzieć, oglądać cały czas, no to jak dla mnie trochę już przesada. A ja ci powiem, że są tacy pasjonaci, są tacy... Ja wiem, no to na pewno są. Także jeśli ktoś jest zainteresowany i chciałby zobaczyć, jak wyglądają chociażby właśnie takie zawody jednośladów, to już za tydzień na torze Le Mans zapraszamy do śledzenia gdzieś tam społecznościówek i trzymania kciuków przede wszystkim za naszych reprezentantów, polskich kierowców, czy to ekipy Wójcik Racing Team, czy innych zespołów jednośladów, czy też dwuśladów, jak to się mówi. Także ja z roku na rok coraz bardziej, można powiedzieć, wsiąkam przez znajomych, przez inne osoby w te klimaty około francuskie, jak to się mówi, w te wyścigi Le Mans. Tutaj gdzieś nawet widziałem jakąś dyskusję na Twitterze. Pozdrawiamy z tego miejsca wszystkich komentatorów naszych wszystkich polskich stacji. Były pytania chyba do pana Mikołaja, czy dałby radę w pojedynkę skomentować wyścig Le Mans 24, tak już jakieś zaczęły się ustawki, jakieś małe grupki, małe studia zawiązywać, być może już za kilka miesięcy będziemy mieli transmisję w polskich kanałach sportowych wyścigu Le Mans, wszak mamy na Eurosporcie, z tego co kojarzę, takie transmisje, również pozdrawiamy całą ekipę, czy to tej telewizji, czy innej, z naszego skromnego studia, wirtualnego studia Jergi World, z naszej budki komentatorskiej sim racingowej. Nie możemy się w żaden sposób równać do tych kanałów telewizyjnych, ale też w jakiś sposób bawimy się w ten nasz wirtualne wyścigi. Okej, dosyć tego długiego wywodu. Cóż możemy powiedzieć ciekawego? Zaglądam na kanał Moto Games TV, żeby wam powiedzieć właśnie, jakie to nowe gry. Niestety pamięć już nie ta, skleroza troszeczkę zaczyna doskierać. Kojarzę, że Project Cars 3 się pojawiał u chłopaków na Moto Games TV, ale jakie inne tytuły? Za chwileczkę sobie podejrzymy. Tak, widzę, proszę, Cars 3 tutaj głównie króluje u chłopaków Moto Games TV. Proszę pana, tutaj widzę, chyba wszystkie auta już zostały objeżdżone. Jeśli kogoś interesuje ten tytuł, zapraszamy. Widzę, mamy nową Forza Horizon 4 się pojawiła. Widzę jakieś porównania do 3, do Forcy Motorsport 7. No ciekawe, ciekawe. Automobilista 2 również jest, WRC 9 też również, tu jakiś nowy tytuł, Packer. Nie wiem nawet, co to jest za gra. Właśnie, Kamil, jeśli nie gry wyścigowe, to w jakie tytuły ty czasami tam pogrywasz sobie? Ja to w różne tytuły. Ostatnio te gry, które nie były dostępne do tej pory na PC-tach, ogrywałem, czyli to, co sportowali z PlayStation 4 ostatnio, czyli Death Stranding, tak? Jeden tytuł i drugi Horizon Zero Dawn. Bardzo fajne gierki, polecam serdecznie. A to są jakieś strzelanki, czy bo te tytuły nic nie mówią? Co? Nie, strzelanki nie. Ta ogólnie pierwsza to jest taki specyficzny tytuł. Ogólnie na historię nastawiony w dużej mierze, a ogólnie grasz tam jako kurier, taki post-apo. O, tak proszę. W skrócie rzecz ujmując. Coś DHL, Impost, coś takiego, tak? Powiedzmy. A ten drugi tytuł to już taki, ja wiem, bardziej RPG, też post-apo, tylko to już trochę inny, no inny setup, tak? Trochę inny klimat, ale też bardzo fajne, obie gry bardzo fajne. No mi osobiście Horizon chyba trochę bardziej podchodzi, bardziej moje klimaty, ale obie gry warte uwagi na pewno.
Aha, no ciekawostka, w ramach ciekawostki. Widzę, że tobie klimat ten postapokaliptystyczny ci się mocno wkręcił, ale kto wie, mamy wszak bardzo ciekawy rok 2020. Już tyle nam się wydarzyło podczas tych 8 miesięcy tego szalonego 2020 roku. Coraz co miesiąc jakieś nowe rewelacje, a to wirusy, jakieś pandemie, jakieś wybuchające wulkany, jakieś wybuchy na planecie, ruchy tektoniczne, oceanu. No nie wiem, co jeszcze nas może spotkać w tym roku, byśmy się szczęśliwie spotkali za rok na kolejnych relacjach na kanale MotoGames TV, naszej wspaniałej społeczności simracingowo-wyścigowej RG World. No ale ciekawe co może jeszcze nam się tutaj zadziać. Tymczasem ruszyła nam kolejna sesja kwalifikacyjna do tej głównej rundy. Tak, i właśnie jedziemy pomiarowe okrążenie z Danielem Sepkowskim. Zatem zobaczmy sobie, jak to wygląda ten przejazd. Tak, już jesteśmy w T2, w tym właśnie ciasnym nawrocie. Chyba najwolniejszy zakręt na całym torze. Tutaj szybki następnie zakręt T3, w lewo. Tak, T3 w lewo, T4 też w lewo, też w miarę szybki, ale ten zakręt jest dosyć zdradliwy. To jest bardzo łatwo przestrzelić i nie pojechać optymalną linią. Tak, kawałek prostej. Zobaczmy, jak mocno nagumował już nam się w tym momencie ten tor. Krótka pętla, to ma spore znaczenie. Myślę, że te czasy powinny być rezultaty już stanowczo lepsze od tego, co widzieliśmy podczas pierwszej sesji czasówki. Widzimy, ta linia przejazdu już nam się tutaj nagumowała, już nam się troszeczkę nawet mieni kolorami na tym torze. To ma spore znaczenie, bo ta część nagumowana toru ma dużo większą przyczepność. No i to trochę za ale szeroko. Widzę, że na trawie też jest zaznajomiony z tym torem Daniel Sepkowski. No jestem ciekawy, jaki rezultat nam tutaj wykręci. Mknie nam niczym błyskawica po tym torze. No zobaczmy, pierwsze okrążenie mierzone. Jest minuta 13:455, ależ wspaniały rezultat. Już tutaj zaglądam szybciutko, jakie tam rezultaty były z wolnych treningów. Wszak mieliśmy długą wakacyjną przerwę. Chyba 3-4 tygodnie przerwy. Już patrzę w hotlapach. W hotlapach najlepszy rezultat Daniela Stepkowskiego z hotlapów, gdzie miał do dyspozycji 3 tygodnie jazdy. To był rezultat minuta 13:387, także już praktycznie zbliżyliśmy się do tej granicy. Drugi czas z wolnych treningów równe minuta 14:000. Stawiam szczerze mówiąc, że ten czas właśnie co masz w hotlapach to był z poprzedniej sesji kwalifikacyjnej. To był Norbert Michoń, też tak mi się wydaje, bo tutaj spore nagumowanie toru tutaj ma spore znaczenie. Tutaj widzę, Daniel leci nam w bardzo fajnym drafcie, przed nim Łukasz Krawczuk, ale żeby tutaj Łukasz nie przeszkodził Danielowi, bo jest troszeczkę wolniejszy zawodnikiem, jak widzimy na torze, ale mamy wszak tutaj system DRS w użyciu. Nic nie mówiliśmy o tym systemie DRS. Czy ten system działa tak samo jak w realu, Kamilu? Możemy się tego spodziewać? Nie, tak samo jak w realu. Tu działa zupełnie inaczej. Tu działa tak, jak działa w Formule 1. W realnej serii DTM to działa na zupełnie innej zasadzie. Szczerze, R-Factor chyba nie przewiduje w ogóle możliwości ustawienia czegoś takiego. Także dlatego to pewnie działa tak jak we FC. Tak, widzieliśmy bardzo dobre okrążenie Daniela Sepkowskiego, ten drugi przejazd, ale na tym ostatnim zakręcie wpadł troszeczkę w ten draft, te brudne powietrze za Łukaszem Krawczukiem i tam go wyniosło troszeczkę zbyt szeroko. No i nie było poprawy tego rezultatu, ale póki co pierwsza pozycja, tak jak podczas pierwszej sesji kwalifikacyjnej dla Daniela Sepkowskiego. Myślę, że tutaj ta pozycja startowa będzie miała spore znaczenie podczas tego długiego, godzinnego wyścigu. Bo tutaj, tak jak wspomnieliśmy, ta rywalizacja o te pozycje na torze jest dosyć zacięta, dosyć intensywna i wymaga sporego skupienia i sporego zaangażowania. Także lepiej tutaj startować chyba z tych pierwszych linii. Tak, no to na pewno to jest ciasno, tak jak mówiłem wcześniej, też jest dosyć ciężko tu wyprzedzać, także im wyżej, tym lepiej. Zaglądam na nasz live timing, bo widzę, że strasznie nam się zachmurzyło nad naszym torem Brandhatch. Już spoglądam, jak wyglądają temperatury, co nam mówi nasza wtyczka pogodowa, która na żywo pobiera pogodę z każdego miejsca
na świecie, które sobie ustawimy i tutaj mamy oczywiście ustawioną tą wtyczkę z tej bazy najbliżej tego toru Brenhedge, gdzieś tam w okolicach Londynu, gdzieś tam w okolicach tutaj tego całego hrabstwa Kent, w którym leży ten tor. No i jeśli chodzi o temperatury, to już śpieszę z informacją, że temperatura powietrza to jest zaledwie 17 stopni, a temperatura toru to jest 29 stopni, także myślę, to są całkiem optymalne warunki do ścigania się na torze, jeśli chodzi o motorsport. A masz problem nie za ciepło, pogody, nie czy za będzie chłodno. Padać, czy nie będzie padać? A tego nie mam. Ale jakbym miał, to też myślę, nie będę zdradzał, bo wiemy, że tutaj większość zawodników, część zawodników korzysta ze swoich inżynierów wyścigowych, osób, które ich prowadzą, czytają im w cudzysłowie układ stawki, może nawet słuchają naszą transmisję, ale no, zobaczymy, czy będzie padać, czy nie będzie padać. Powiem tak, 50% szans na to, że będzie padać, 50% szans na to, że nie będzie padać, także musimy uzbroić się w cierpliwość i zobaczymy. Cóż nam się takiego na to, że... A jak ty te szanse wyliczyłeś, jeśli mógł zapytać? Wiesz, to tak jak góral, wiesz, tak spojrzałem przez kozę i tak dalej, zobaczyłem i tak spojrzałem na te góry i tak... Tak to stwierdziłem. Nieważne. Ale powiedz mi, przypomnij mi, czy mieliśmy już w tym sezonie rundy, gdzie padało? Chyba mieliśmy. Przypominasz sobie? Skleroza. Skleroza. To już jest ten wiek. Niestety, tak. Mili państwo. Szczerze nie pamiętam. Wydaje mi się, że coś było, ale... Na Lausitzringu chyba? Kurde, nie wiem. Michał Rosiński tutaj dopinguje. Klajmona. Dopingujemy również Klajmona. Dominik Sawicki. Pozdrawiamy Dominika. No, Dominik, to jest nasz jeden z fanów właśnie wyścigu Le Mans. Myślę, że tutaj z Dominikiem mógłbyś sobie porozmawiać, Kamilu, i myślę, że Dominik mógłby cię tutaj przekonać do wyścigów Endurance i by ci wytłumaczył, w czym tkwi te piękna, ta magia. Nie musi przekonywać. No, ja wiem, że to jest piękne i tak dalej, no tylko, że śledzić przez cały dzień to mi się nie chce. A wiesz, a można sobie na raty przecież postawić. Ba, są przecież tacy, którzy jadą takie eventy, wirtualne eventy. Wszak mieliśmy taki wirtualny event. Sam kiedyś dawno. Takie jeździłem, ale to dawno temu i nieprawda. Na R-Faktorze dwójce wygrali tutaj Polacy. Nikodem Wiśniewski, Kuba Brzeziński. Pozdrawiamy chłopaków z Formuły 7. Jeśli nas gdzieś przypadkiem może usłyszą, zobaczą ten fragment. Trzymamy kciuki za kolejne starty, za kolejne występy. No i cóż, dopingujemy i zapraszamy gdzieś tam może na odwiedzenia naszych serwerów. Nasze serwery są otwarte 24 godziny na dobę. Może nie są takie piękne jak serwery od Studia 397, ale na pewno nie mniej stabilne. I no jak, nie, nasze tak są często... jeszcze lepsze. Piękniejsze. Nie pamiętam kiedy. Szczerze powiem, nie pamiętam kiedy nam się serwer wysypał podczas oficjalnego eventu. Musiało to być kilka lat temu, ale może z raz czy dwa się zdarzyło podczas naszych 7-8 lat działalności. Także nie jest źle, ale też nie jest całkiem nieźle. Okej. Okay. Półtorej minuty do końca tej sesji kwalifikacyjnej. Jak wygląda czoło stawki? Kto z pierwszej linii, kto z drugiej linii? Widzę bardzo świetny rezultat Pawła Lewandowskiego, czyli Forlorna. Trzecia pozycja, minuta 14, 277 tysięcznych. Jest to bardzo, bardzo dobry rezultat. Tak, no tu Paweł dobry czas dosyć. Aczkolwiek ogólnie czasy są nieco gorsze, mam wrażenie. Czy się mylę? Nie wiem, wiesz, na pewno Norbert jedzie ciut wolniej, bo chyba Daniel to się poprawił, bo widzę na 13.0 teraz czas, także jest lepiej, 3.30, tak, jeśli dobrze pamiętam. No, trzeba brać poprawkę, że tutaj zawodnicy już te ustawienia tutaj bardziej pod ten dłuższe sinty, dłuższe dystanse. Tu nie ma pani ferm z tego, co ja pamiętam, ale mogę się mylić. Proszę. Tu nie ma chyba blokady, jeśli ja dobrze pamiętam. Nie ma chyba Park Ferme zasady, ale myślę, że już tutaj raczej nikt takich szachów nie robi, że ma osobny setup no na kwalifikacje osobne co na wyścig. Ty, pocisk. Część osób na pewno tak, ale myślę, że część po prostu chyba jednak jedzie zachowawczo, żeby przyzwyczaić się do tego auta, do ustawień tego auta, ale no zobaczmy, ostatnie 5 sekund rywalizacji. Daniel Sepkowski jeszcze wyjechał na swoje szybkie okrążenie pomiarowe, jeszcze chce postawić tą kropkę na D, ale ma... No Kamil Gaca, ładne pierwsze sektory.
Jest trzecia pozycja. Kamil Gaca wskakuje nam na trzecią lokatę. Wspaniała forma Kamila Gacy. Również potwierdza to z tego pierwszego wyścigu. Co nam zrobił Łukasz Krawczuk? Nic nam już nie zrobił Łukasz Krawczuk. Jeszcze Marek Cieślak jest na swoim okrążeniu. Andrzej Kananowicz jest na okrążeniu również. Pierwszym się Andrzej poprawił. Wjeżdża już do Alei Serwisowej. Wojciech Klimek jest również na swoim okrążeniu pomiarowym, tam przed nim jedzie chyba Jarecki, oj, żebym mu tam nie przeszkodził, ale on też jedzie swoje okrążenie pomiarowe, no tutaj panowie muszą jakoś się dogadać, nie, Wojciech Klimek również rezygnuje ze swojego okrążenia, no ale Marek Cieślak, siódma pozycja, też jeszcze nam tutaj jedzie na tym torze. No Andrzej Kananowicz się poprawił nam o jedną pozycję. A Marek Cieślak też nam się nie poprawi. Błąd w jednym z zakrętów, szeroki wyjazd, wyjazd na trawy i też nie będzie poprawy tego rezultatu. Panie też się nie poprawi. W ostatnim zakręcie wyleciał. No, każdy już tutaj ostatnie soki próbuje wydobyć z tych opon, z tego silnika, z tego pakietu aerodynamicznego. Coraz bardziej ryzykuje, no ale tutaj chyba jeszcze tylko Michał Jelonek, 13 pozycja, zobaczmy. Nie ma też poprawy. Nie ma, także chyba już wszyscy zawodnicy już swoje okrążenia wykręcili. Jeszcze Łukasz Krawczuk gdzieś nam tutaj podróżuje na tym torze. Zobaczmy międzyczasy. Nie, on już nie jest na pomiarowym. Nie, to już jest okrążenie zjazdowe, także w takiej oto kolejności ustawią nam się zawodnicy do tego 60-minutowego wyścigu na torze Brands w Księstwie Królowej Wielkiej Brytanii. Tak, tak się chyba mówi. Czołówka, pierwsza trójka ta sama. Dalej troszkę się pozmieniało. Różnice chyba nawet są mniejsze niż ostatnio, bo w poprzedniej sesji były większe te różnice do czołówki, mam wrażenie. Także tutaj zawodnicy się nieco poprawili w międzyczasie. No ja widzę sporą poprawę Pawła Lewandowskiego. Czwarta pozycja, bardzo dobra pozycja startowa. Drugi rząd będzie miał blisko siebie Łukasza Krawczuka, Kamila Gacę, Brato, to są tacy zawodnicy bardzo ciekawi, że tak powiem. Jeśli ładnie tam się poprzebija na tych pierwszych zakrętach, pierwszych okrążeniach, nie dojdzie do jakiejś tam walki wręcz, myślę, że ma spore szanse tutaj zaskoczyć jakimś dobrym rezultatem. A kogo ty typujesz na takiego czarnego konia, jak to się mówi w cudzysłowie, tego godzinnego wyścigu według ciebie? Poza liderami. Łukasz Krawczuk. Łukasz Krawczuk, proszę bardzo. No to ja Paweł Lewandowski. Zobaczymy, kto miał więcej racji już za niespełna godzinę. To lepiej strzela. Tutaj jeszcze na naszym czacie właśnie pytanie do was. Kto według was tutaj tak najbardziej też zaskoczy? Widzę już tutaj Michał Rosiński. Napisał, że miał nikomu nie mówić, ale powie, że Wojciech Klimek dzisiaj wygra. Tylko po cichu, dobrze to. Nie mówmy, żeby nie zapeszyć zbyt głośno, ale no, trzymamy kciuki za Wojciecha Klimka. Ewelina też trzyma kciuki za Wojciecha Klimka. No, jestem ciekawy. Wojciech Klimek z 9 pozycji. No gorzej być nie może. Tak ze jest. Środka stawki. Byle nie było znowu jakiegoś kontaktu ze Śmiglem, znowu obok Śmigla startuje. No tak. No, znowu będzie ciekawie. Zobaczymy, jak teraz zachowają nam się nasze słodziaki ze Sweet Force. No, jeden błąd Śmigla, jeden błąd Brato. Śmigiel zgarnął swojego tutaj oponenta po drodze. Tomek na szczęście nikogo nie zgarnął na torze, choć tam też ktoś tam jeszcze tam gdzieś tam przejeżdżał i tam chyba zahaczył, tam mówiłeś. Nie widziałem tego na żywo. Nie. To tutaj oni się sami jakoś wyeliminowali bez żadnych strat pobocznych. Ogólnie tak zawodnicy się eliminowali w tym poprzednim wyścigu raczej sami, bez większych pomocy ze strony innego zawodnika, co jest tak, dosyć dziwne. W tym momencie mamy 4 minuty rozgrzewki. Podczas tej rozgrzewki tutaj jeszcze panowie sprawdzają swoje ustawienia, swój pakiet na ten wyścig, jak to się mówi w dużym cudzysłowiu. Pakiet aerodynamiczny, opony, temperatury hamulców, silnika. Nie wiem, jak oceniasz, Kamil, czy tutaj z hamulcami jakiś spory problem będzie, czy raczej nie powinno być większego problemu z hamulcami? Nie wiem, na ten moment chyba nie było żadnych problemów, jeśli chodzi o hamulce. Silniki wpierw w początkowych rundach to tam był problem, ludzie przesadzali chyba z chłodzeniami nieco, ale to już się nauczyli doświadczeniem. Już dobra. Nie widziałem ostatnio takich problemów. To może tak, jeszcze przypomnijmy, jeśli ktoś dołączył do nas w tym momencie na naszej transmisji, jeszcze raz się ładnie przedstawiamy, jesteśmy IRG World, Sim Racingowa grupa
wyścigowa, organizująca eventy simracingowe, też pełne sezony wyścigowe, tak jak widzimy, różnych serii, czy to serii z dachem, tak jak na naszych obrazkach widziane auta DTM, czy też serii Open Wheelie, czyli bez dachu. Nasza druga seria wyścigowa IRG Formuła, coś na wzór prawdziwej Formuły 1. Lecimy pełne kalendarze, zapraszamy na nasz portal irg-world.com. Prawie pełne. Tam więcej, prawie pełne. Więcej informacji o nas. No i cóż, tak jak widzicie, ścigamy się na symulatorze R Factor 2, czasami również na innych platformach, może już w przyszłości wejdą też, ale cóż możemy powiedzieć takiego ciekawego o R Factorze 2. Dla kogoś, kto pierwszy raz widzi tą grę, no nie zachwyca ona grafiką, ale jakie to takie ciekawe elementy z prawdziwego symulatora moglibyśmy takie najciekawsze wymienić, Kamil? Może spróbujemy sobie tutaj wylicytować na zmianę po jednym z aspektów. No, najbardziej zaawansowana możliwość ustawienia auta, tak? Spośród chyba wszystkich symulatorów, jakie w ogóle są na rynku. Tak, ja bym dorzucił do tego te dynamiczne warunki pogodowe i te dynamiczne warunki na torze, czyli to, że ten tor się nagumowuje. Przyczepność tego toru się zmienia dynamicznie, trzeba się adaptować praktycznie z okrążenia na okrążenie, no i jak też ta pogoda wejdzie nam w grę, to jak spadnie deszcz, to szczególnie ta jazda w deszczu wygląda bardzo, jak to się mówi, widowiskowo. Cóż jeszcze? Tak, cóż jeszcze? Opony, tak? Jeden z bardziej zaawansowanych modeli opon. Tutaj różne też były przygody z tymi oponami, ale zasadniczo nie też jest to zdecydowany plus tej platformy. Tak jest. Ja bym dorzucił jeszcze do tego, to się wiąże z oponami, ale też chyba szersze pojęcie force feedback, fizyka, odczucia z jazdy. Jest to platforma jedna z niewielu platform, która daje bardzo, jak to się mówi, bogate odczucia, szczególnie dla tych zawodników, którzy jeżdżą na pakietach kierownica plus pedały. Ten force feedback jest bardzo dobrze odczuwalny i jest dosyć mocno chwalony, chyba tak to trzeba powiedzieć. Tak, no to na pewno. No do tego możliwość używania tej gry, tak, grania zarówno w VR-ze, jak i na jednym monitorze, jak i na ultrawide, jak i również i na trzech monitorach, tak, więc to też jest na pewno plus, bo nie wszystkie gry te wszystkie tryby obsługują. Tak jest. Ja bym jeszcze do tego dorzucił pewną modowalność, bo do tej gry to jest taki, można powiedzieć, duży kalkulator, duży taki kombajn. Możemy sobie wrzucić wszystkie tory, jakie chcemy, różnego rodzaju tory, obiekty, różnego rodzaju auta. Możemy sobie nawet te tory i auta sobie modyfikować, tam gdzieś sobie ustanawiać jakieś off-traki, cut-traki, jakieś linie przejazdu różnego rodzaju. Można te swoje auta modyfikować, tak jak my to robimy na nasze potrzeby, no i dzięki temu można sobie organizować takie pełne sezony, pełne eventy różnych serii wyścigowych. Chyba tyle, co? Czy jeszcze coś znajdziemy ciekawego? No tak, z grubsza chyba tyle, no do tego wiadomo, no DRS-y, jakieś w zasadzie kersy, tego typu rzeczy też tu można ustawić, tak, w modzie. Też jest taka tak, opcja, chyba... która to przewiduje. Tak, ale chyba nie mamy tam jakichś tam silników hybrydowych z drugiej strony. No dobrze, powiedzieliśmy sobie o plusach, a teraz zapraszamy na 4-godzinną listę minusów, czyli wad tej gry, bo jak wiemy, nie ma takich tytułów pozłowionych. Nie, żartuję, ale troszeczkę tych wad też jest, są plusy, są minusy. Jeśli chcecie zobaczyć więcej gameplay, oczywiście na kanale Moto Games TV też jakieś te gameplaye z R Factor 2 znajdą. Wszak cyklicznie wychodzą jakieś nowe auta, nowe tory do tej gry. Może nie tak często jak do innych gier wyścigowych, ale od czasu do czasu, co kilka miesięcy coś nowego nam się pojawia. Nie wiem, czy kojarzysz, jakie mamy laserowo skanowane to tory. Mam wrażenie, że tutaj to akurat najwięcej kontentu było dodawane do tej gry w stosunku do innych symulatorów, bo większość gier działa na zasadzie, że na start mamy ileś tam aut i do widzenia. Ewentualnie jakieś DLC, tak? A tutaj zaczęli coś dorzucać w końcu do tej gry. No w końcu, tak. Dlatego tak. Coraz się pojawia. Ja bym jeszcze dorzucił z tych plusów laserowo skanowane tory, obiekty wyścigowe. Nie jest ich za dużo, tak, ale jak są, to trzy? Już są bardzo, bardzo dobrze odwzorowane. Trzy chyba więcej. No wymieńmy je, co tam mamy. Nie, no na pewno Sebring. Tak. Nie wiem, Nordschleife. Tak. Ja poza tym Nürburgring. To Nordschleife, Nürburgring, to jedno i to samo, tak? Nie, no mamy tą długą północną pętlę, tą
No tak, no ale no to jest zasadniczo jeden tor, no. Ale możemy sobie albo po Nürburgringu, albo po Nordschleife się pościgać. I jeszcze nie zapomnijmy właśnie twój ukochany event wyścigowy 24 godziny, czyli Circuit de la Sarthe. Tak, Le Mans mamy też. Tak. Słyszałem, że gdzieś tam mimochodem takie insiderskie info, że już niebawem może jeszcze jakiś nowy obiekt nam się pojawi, taki pewien belgijski tor, bardzo taki ikoniczny, który niedługo będziemy jechać w naszej drugiej serii. Kto wie, nie zapeszać, ale to są takie, wiesz, 25% sprawdzalności tej info. Może będzie, może nie będzie, ale już niebawem, czyli w przeciągu najbliższych dwóch lat. A moment, a Monako jeszcze nie jest laserowo skanowane? Też jest, ponoć jest też odwzorowane Monako. No właśnie, jeszcze jest Monako. Właśnie szkoda, że u nas w serii właśnie JRG Formuła nie było tego laserowo skanowanego, bo one są Azur Race, ale dużo lepsze. Oczywiście do tej gry jest pełno takiego darmowego kontentu robionego przez community, czyli przez grono fanów tej gry, uzdolnionych fanów, także są ludzie, którzy grupy moderskie, pełne, profesjonalne nawet, zawodowo zajmujące się budowaniem torów, wirtualnym budowaniem torów, nawet aut. Są grupy, które robią fizykę, nawet my w naszym skromnym gronie, korzystając z naszego wieloletniego doświadczenia, też z tą fizyką się bawimy. Czy to chodzi o opony, czy też o zachowanie się auta. Umiemy to wszystko, jak to się mówi, podkręcać, zmieniać, czy to newtonometry, czy to mapy silnika, czy innego rodzaju rzeczy, ale o tym już za chwilę. Tymczasem ruszamy do okrążenia formującego do tego głównego dania wieczoru, czyli 60-minutowego wyścigu na torze Brands Hatch. Także może jeszcze raz szybki jingle i wracamy już za chwileczkę. No i jesteśmy z powrotem. To tak jak widać zawodnicy na okrążeniu formującym. Jeszcze raz mamy tutaj wyświetlone pozycje startowe. Tak, z pierwszego rzędu Daniel Sypkowski, Norbert Michoń, za nimi Kamil Gaca, Paweł Lewandowski. Następnie mamy Łukasz Krawczuk oraz Brato. Siódma pozycja Marek, ósmy Śmigiel. Czwarty rząd Wojciech Klimek, piąty Wojciech Klimek, Michał Andrzejczak, następnie Andrzej Kananowicz i Jarecki. Dalej mamy Michała Jelonka, Mariusza M., Dawida Esz oraz Bartosza Różyckiego. I na ostatniej, 17 pozycji startowej mamy Piotra Wojdyło. Tak jest, tak właśnie nam się przedstawia nasza kolorowa stawka. Widzimy pełen grid, dużo kolorowych aut, ciekawe malowania. No i mamy już światło, startujemy do drugiego wyścigu, siódmej rundy IRG DTM na torze Brands Hatch w Wielkiej Brytanii. Poszli! Ależ tam zabuksowały te koła u liderów. Start w czołówce, to Paweł Lewandowski bardzo szeroko już wyjeżdża na zewnętrzną część toru, już go wyprzedza Michał Andrzejczak, tam z tyłu już dobiera się Śmigiel, z przodu Kamil Gaca walczy nam z Norbertem Michoniem, to White Norbert próbuje przedrzeć się przez ten duet Infinity Racing Team, ale na razie status quo zachowane. Tak, no tutaj w miarę spokojnie póki co, chyba się obyło bez większych
problemów. A tutaj piąte, szóste, siódme miejsce za Pawłem Lewandowskim. Tutaj już pojedynek na łokcie pomiędzy Śmiglem i Michałem Andrzejczakiem. No tutaj Michał jak na razie górą. Panowie się poobcierali tutaj łokciami. Z tyłu temu wszystkiemu przygląda nam się kolejny ze Oj, Andrzej Kadanowicz, problem niestety. Oj, coś nam się stało, również Bartosz Rzycki. Wojciech Klimek bez koła w bandzie, ależ dramat. Kolejny dramat Wojciecha Klimka, strasznie pechowa runda dla sympatycznego zawodnika. Tam leży jakieś koło, czy to jest koło Wojciecha Klimka? Tak, to jest odczepione koło Wojciecha Klimka. No ja nie wiem, czy Wojciech będzie w stanie dojechać do swoich mechaników przez tej żwirowej pułapki. Coż tam się wydarzyło? Wojtek miał laga. Przynajmniej tak to wyglądało. Tak to wyglądało. Przeteleportowało jego bolid niestety. Ale szkoda, ależ dramat. No problemy natury technicznej, jakby to powiedział klasyk Wojciecha Klimka. Szkoda. Znowu osamotniony Norbert Michoń będzie walczył z duetem Infinity Racing Team. No i chyba Infinity Racing Team na pewno po tym wyścigu w klasyfikacji generalnej jak na razie odjeżdża tutaj naszym sympatycznemu duetowi z G-Hunters Racing. No szkoda, sporo nam się podziało na tym pierwszym okrążeniu. Niestety na tego typu rzeczy no, zawodnik nie ma wpływu, tak? Oj, tam bardzo niebezpiecznie, właśnie Klimek jeszcze stoi na ostatnim zakręcie, czy on zdąży zjechać? Zdążył i będą długie naprawy, to będzie spora strata czasowa, ale nie dzielmy skóry na niedźwiedziu, to jeszcze można tych kilka punktów kolejna jeszcze kolizja. Walczyć. Trzy auta niestety znowu poza torem. Ajajaj, Bartosz Różycki, Dawid Esz, Andrzej Kananowicz, tak. Ależ nam się tutaj podziało, no tutaj już emocje wzięły górę, tutaj niczym podczas jakiejś gali MMA, panowie okładają się na łokcie, na pięści, takie soczyste soccer puncze lądują na spoilerach, czy to na bocznych sekcjach auta jednego czy drugiego zawodnika, ale wróćmy do czołówki rywalizacji, czy tam coś się zmienia, czy bez zmian? No póki co bez zmian, tutaj Śmigiel goni Michała, Norbert goni Kamila, ale to są różnice w okolicach pół sekundy, także no jeszcze tutaj bezpośrednio nie walczą, powiedzmy. Nie wiem, co się stało z Markiem Cieślakiem, bo Marek Cieślak na 13 pozycji, dosyć odległa pozycja jak na Marka Cieślaka. Tutaj bym się spodziewał pozycji gdzieś na pewno w pierwszej dziesiątce, może nawet w pierwszej szóstce, także Marek musi odrabiać te straty. Czy tam coś się wydarzyło na starcie, czy po prostu taka słaba pozycja startowa Marka była? Szczerze nie pamiętam już w tym momencie. Ale już na tym spoilerze Mariusza M, Marek Cieślak. Jeszcze raz zachęcam Was do skorzystania z tego linku do Lifetimingu. Tam będziecie mogli sobie podejrzeć, jak to się mówi, insiderskie info, kto na jakich oponach, kto z jakim paliwem, a paliwo ma tutaj spore znaczenie. Już Marek objeżdża nam Mariusza M po zewnętrznej, ostatni zakręt, odważny atak. Tutaj Mariusz bez dwóch zdań oddał wręcz tą pozycję, bardzo tak zachowawczo pojechał w tym ostatnim zakręcie. Nie chciał tutaj przeszkadzać Markowi na torze, broń Boże, ale widzę, że strasznie ciemne chmury nad torem Brain Hedge, naszym wirtualnym torem Brain Hedge w tym momencie zagościły. Czyżby tu miał spaść deszcz? Nie, sprawdzałem prognozy pogody, niestety, więc ci nie powiem. Teraz też nie sprawdzę. Ewentualnie ty możesz pozycja sprawdzić. 3 i 2. Kamil Gaca pod presją Norberta Michonia, ale tak, tutaj to obserwujemy też cały czas. Kraczuk. Tam właśnie może Norbert trochę błąd był i Łukasz troszkę go dogonił. Zobaczmy z kamery onboardowej, bo tutaj właśnie jak zawodnicy jadą w takim wagoniku 3-4 osobowym, jadą w brudnym powietrzu, raz jeden drugiego podgania, raz drugi trzeciego, jeden zrobi szerszy wyjazd, drugi troszeczkę później dohamuje i już te różnice, te odstępy się diametralnie zmieniają niczym w kalejdoskopie. Przed chwilą Norbert atakował nam Kamila Gacę w jednym z zakrętów w drugim sektorze, ale już w tym momencie musi się bronić przed atakami Łukasza Krawczuka, także widzimy jak dynamicznie nam
się ta stawka tasuje, zmienia. Już tutaj Łukasz już próbował zajrzeć na wewnętrzną w ostatniej chwili. Przymknął te drzwi Łukasz Krawczuk, ale musi mieć się na baczności, musi tam jakąś klamrę, jakiś zamek na sznurek te drzwi sobie przywiązać, bo tam próbuje nogą, piętą, stopą w tą szparę wchodzić Łukasz Krawczuk. Łukasz Krawczuk, dobrze mówię, przepraszam. Tymczasem z wyścigu wycofał nam się Bartosz Różycki. Problemy z zawieszeniem. Cóż nam się zobaczyło? Zobaczmy szybko na powtórce. Te żółto-czarne BMW. Ja sądzę, że to efekt poprzedniej kolizji. Aczkolwiek może się mylę. 15 pozycja, zobaczmy jak to wyglądało. Oj. Nie, była kolejna kolizja jednak, dobra. Tak, jednak kolejna wypadł nam na jednym z szybkich zakrętów. Niechybnie kontakt z bandą, no i uszkodzenia auta były już za duże, żeby kontynuować jazdę i Bartosz postanowił nam się wycofać z tej rywalizacji, a do rywalizacji szczęśliwie wraca nam Wojciech Klimek. Co prawda ma 3 okrążenia straty, ale jedno okrążenie straty do Dawida Esz i 2 okrążenia straty do Andrzeja Kanonowicza. Może jeszcze to wyciągnie strategią, jeśli się to tankował pod korek, jeśli sprytnie pojedzie nam dobrym tempem do końca, wszak jeszcze 55 minut tego wyścigu, jeszcze może tutaj nam powalczyć, może nawet i o top 10, kto wie, kto wie. Oj, raczej ciężko mu będzie, ci powiem. No chyba, ja że tu mówię, inni też będą mieli problemy, takie jak on. Ja ci powiem tak, jak w Killerze to było, jak śpiewał Zbigniew Siara, wszystko może się zdarzyć. Tymczasem Łukasz Krawczuk po raz kolejny dobiera nam się do Norberta Michonia. Norbert prezentował bardzo dobre, szybkie tempo na tych pierwszych 3-4 okrążeniach, ale widzę, że chyba już te opony sfatygował mocno, a Łukasz, jak to mówimy, ksywa bidon z okrążenia na okrążenie, pociąga sobie z tego bidona, no i coraz śmielej zaczyna nam poczynać sobie na tym torze brytyjskim obiekcie Brands Hatch nieopodal Londynu. To widzimy, no tempo póki co podobne, aczkolwiek możliwe, że Norbert blokuje tutaj Łukasza nieco. No wyprzedzić tu nie jest łatwo, więc będzie musiał Łukasz znaleźć jeszcze trochę tej prędkości, żeby się zbliżyć nieco bardziej i tutaj wtedy podjąć próbę wyprzedzania, bo na ten moment jest za daleko. Tak, ale również całkiem blisko, całkiem niedaleko, w 8 pozycji za Brato, za tym spoilerem Brato, jedzie nam Jarecki w tym charakterystycznym żółtym malowaniu. To jest chyba jest Audi, żółte takie Audi widzimy, bardzo ładne. MXM Maxima. Przypomnijmy, są to wszystko autorskie malowania naszych zawodników. Każdy zespół może stworzyć własne malowania, każdy zawodnik może stworzyć własne malowanie wyścigowe. Mamy template'y, mamy schematy, wystarczy troszeczkę talentu, troszeczkę chęci, troszeczkę zapału i można już się dumnie prezentować na naszych transmisjach, na naszych relacjach na kanale MotoGames TV, prezentować swoje barwy. Tutaj widzę na tylnym spoilerze, tak na tych bocznych lotkach ma takie ładnie wymalowane, to chyba są jakieś pozdrowienia dla swoich kibiców, może tam dla rodziny. Z jednej strony ma wypisane Martuś, z drugiej strony Naduś, nie wiem, jakieś osoby chyba znajome, chyba najwierniejsi kibice, może najwierniejsi fani tutaj Jareckiego z pewnością trzymają kciuki. No i zobaczymy, czy te żółte Audi z tymi dwoma sportowymi pasami, niczym z gum turbo, czy będzie w stanie pokonać ten nasz duet łodziaków, czyli Tomka, Brato oraz na 7 pozycji Śmigla. Tutaj panowie jadą w takim tandemie. Zazwyczaj Piotrek i Tomek zwykli jechać w tandemie. Myślisz, że jadą na identyczną strategię, czy tutaj ta strategia została podzielona na jakieś odwrotne zagrywki? Raczej na podobną, patrząc po tym, co jest w live timingu. A cóż możemy w live timingu wyczytać, czy jeszcze nie będziemy zdradzać szczegółów? Jak myślisz, Kamil? Nie wiem.
Oj, kolejne wycofanie. Andrzej Kananowicz, cóż nam się z Andrzejem stało? 14. pozycja, zobaczymy na powtórce. Czyżby kolejny pechowiec, czyżby kolejna ofiara tego szybkiego zakrętu w prawo? Chyba tak, coś mi się tak wydaje. Och, a żebyś wiedział. Ja muszę zobaczyć na naszą mapę, który to z zakrętów był. Czwórka, piątka, szósta. No to trochę inaczej niż Bartosz Łużycki, no ale zakręt ten sam. Chyba to był albo zakręt numer 6, albo zakręt numer 7. No, niesamowicie to wyglądało. Nie, to była siódemka. Siódemka, czyli Shinkurf, tak to się nazywa z mapy. Jeśli coś przekręciłem, przepraszam, nie jesteśmy ekspertami, co najwyżej ekspertami z poziomu kanapy wyścigowymi. Może kiedyś będzie okazja jeszcze odwiedzić ten obiekt, wszak jakieś tam zaproszenia z wyspy były. Zobaczymy, może już za rok, jak się skończy ta nasza pandemia. Tam ktoś jedzie poboczem, czy to jest Marek Cieślak? To jest Marek Cieślak. Coś nam się stało z Markiem Cieślakiem. Również nam wypadł z tego toru. Nie wiem, ciemne, czarne chmury. Jakie problemy zawodnicy mają? Czy to problemy z przyczepnością, czy to problemy z koncentracją, czy to problemy z ogumieniem? No, jestem ciekawy, cóż nam się tutaj wydarzyło. No, Marek oddublowuje się, mija dublowanego zawodnika. Wraca nam do rywalizacji, ale jest to odległe, jak na razie, 13 miejsce. Za długą przerwę mieli zawodnicy. I zapomnieli, jak się jeździ, no niestety. No być może, wszak mieliśmy chyba 3 tygodnie wakacyjnej przerwy? Chyba tak, jakoś tak to było. No coś ciekawe takiego. Ciekawe jak spożytkowali tą przerwę nasi zawodnicy. Czy były tam treningi, czy bardziej tutaj podnoszenie ciężarów gdzieś tam w barze, jak to się mówi, w tak zwanych literatkach. No na pewno tutaj ręce wyrobione, ale może tam za dużo balastu po prostu i tak nosi szeroko te auta po to, że zauważ, że mocno zarzuca tymi autami, jakby był tam jakiś tam dodatkowy balast. Może jakaś dieta jest potrzebna po tych wakacjach. A tymczasem widzę, Łukasz Krawczuk mocno zbliżył się nam się do liderującej, no może nie trójki, ale dwójki. Mam tu na myśli Norberta Michonia i Kamila Gacę, bo tutaj on ma ich w zasięgu wzroku. Wręcz na wyciągnięcie ręki ma już tutaj Norberta Michonia, będzie zarzucał swoją taką wirtualną wędkę, będzie próbował złapać na haczyk ten tylny spoiler Norberta Michonia i będzie się próbował gdzieś tam podciągać w tych zakrętach, może gdzieś na prostej, za tym tylnym spoilerem tego kolorowego BMW M4. Bardzo ładne malowanie swoją drogą tutaj ma Norbert Michoń, rzucające się w oczy, nie sposób przegapić jego auta, ale co tam ma wymalowane na tym tylnym spoilerze, zaraz zobaczmy sobie. Coś tam jest napisane, jakaś naklejka, jakiś stickers. Are you mad? A, czy jesteś zły, czy zwariowałeś? Jak byś to przetłumaczył, Kamil? Are you mad? Raczej, czy jesteś zły, że cię wyprzedziłem. W ten sposób. No, to widzę tutaj zagrywki psychologiczne nawet wchodzą w grę. Ciekawe, jak odczyta to Łukasz Krawczuk. Myślisz, że będzie w stanie odczytać to? Chyba w tym momencie dystans jest zbyt duży. Widzę, że Norbert z kolei podgonił tempo i teraz Norbert zbliża nam się do Kamila Gacy. No i cały czas jadą dosyć podobnym tempem w trójkę. Daniel to już odjechał hen daleko, już 13 sekund przewagi. Jarecki, także 10. pozycja. Cóż nam się wydarzyło u Jareckiego? Przed chwilą chwaliliśmy go za piękne malowanie. Cóż nam się tutaj stało z Jareckim? Czyżby kolejna ofiara 7. zakrętu? Nie chce mi się wierzyć. 4., 5., 6. Boję się, że to może być też ten zakręt. Oj, chyba tutaj problemy natury technicznej, z tego co widzę, bo po prostu znikł nam z toru, znikł nam z ekranów. Tak, no chyba connection lost niestety. Czyli problemy z połączeniem, oj, tam pójdą cierpkie słowa pod adresem providera, dostawcy internetu, ale takie rzeczy też się zdarzają, przypomnijmy sobie, nie wiem, czy często ci się zdarzało, Kamil, też takie rzeczy podczas wyścigów? Pamiętasz? Zdarzało się szczególnie na starszym łączu moim. Nie wiem, na tym nie miałem póki co problemów, aczkolwiek też czasami no, potrafi być jakaś tam awaria, tak. A w tym momencie jesteś dumnym posiadaczem tak zwanego światełka, czy? Tak, jestem dumnym posiadaczem światełka. A, to dlatego możemy tutaj przeprowadzać transmisję w Full HD, 4K wręcz, w pełnej rozdzielczości, jak tak, to się mówi. Nawet tak, można by i w 4K puszczać, no niestety YouTube tylko nie obsługuje czegoś takiego.
czyli jesteśmy ograniczeni przez YouTube, nie przez nasze wspaniałe serwery i wspaniałe możliwości naszych wspaniałych maszyn. Ja pamiętam też, było kilka celów, chyba kiedyś miałem takiego pecha do toru Barcelona, pamiętam, że strasznie mocno go trenowałem, maserowałem, kilka razy, chyba ze trzy razy zdarzyło się taki pech connection lost, no i cóż było robić, rozłożyć ręce, kilka cierpkich słów, zimny prysznic i tyle, i zasiadało się do transmisji i się kibicowało swoim kolegom i znajomym. No ale takie rzeczy też się zdarzają, czy to w prawdziwych wyścigach, czy to w wyścigach online. Pozycja 6-5 strasznie tam zarzuciło Pawła Lewandowskiego na tym trzecim, czwartym zakręcie. Teraz jeszcze kontakt, kontakt z Michałem Andrzejczakiem. Nie wiem, co tam Paweł próbował zrobić, czemu on tam jeszcze próbował się wpychać. No i obaj kierowcy tracą swoje dobre pozycje, na których jechali w tym wyścigu. No chciał Paweł mieć lepszą pozycję, no. No chciał, ale zarzuciło go na jednym krawężniku, to jeszcze później agresywnie bronił swojej pozycji, no i niestety, no, doszło do tego, do czego doszło, a to jest wszystko woda na młyn dla pewnej dwójki słodziaków zespołu Sweet Force Racing. Mam na myśli tutaj Tomasza oraz Piotrka, którzy jadą obecnie na bardzo dobrym piątym i szóstym miejscu. Myślisz, że zanosi się na rekordowy wynik tego duetu? Czy oni to już chyba w poprzedniej rundzie, przynajmniej bratów w poprzedniej rundzie, to też miał całkiem niezłe wyniki. Nie wiem, czy tam nawet jakiegoś podium nie złapał, bo tam miał jakoś sporo punktów w poprzedniej rundzie, z tego co pamiętam. A za chwileczkę sobie to sprawdzimy w naszej klasyfikacji generalnej. Za ostatnią rundę, tak, 45 punktów zdobył za ostatnią rundę na Nürburgringu. Z kolei Śmigiel, chyba z tego co pamiętam, miał tam troszeczkę problemy, chyba 13 punktów, 13 oczek. Teraz zdecydowanie więcej powinno wpaść punktów na konto Sweet Force DTM Racing. Obecnie piąta pozycja w klasyfikacji generalnej, nie tracą dużo punktów do czwartego miejsca, do Racing Boards, są to zawodnicy, jest to Michał Kamasiewicz, 10 pozycja, oraz właśnie Marek Cieślak, pozycja numer 9, także jest tutaj o co się bić, jest tutaj o co walczyć. No Marek Cieślak właśnie wyprzedził Michała Jelonka po błędzie Michała. Tak, widzieliśmy to, także widzę, że tutaj już opony troszeczkę są sfatygowane, dają się we znaki. I być może jednak ta strategia jazdy od startu do mety, którą wiemy, że kilku zawodników, mamy tutaj takich specjalistów od jazdy endurance, są w stanie zastosować, może tutaj się tak do końca nie sprawdzi, bo jeden błąd, drugi błąd, jeden uślizg, drugi uślizg, oczywiście odpukać, żeby się to nie wydarzyło zbyt często u naszych zawodników, może sprawiać problemy, może jednak ten zjazd na wymianę opon, na dotankowanie może być całkiem niezłym rozwiązaniem. No zobaczymy, jak na razie 20 minuta rywalizacji, gdzieś tak w okolicach 30 minuty podejrzewam będziemy mieli te pierwsze planowane zjazdy do alei serwisowej. Jak myślisz, kto tutaj może pokusić się o taki zjazd do alei serwisowej według ciebie? Każdy, kto będzie miał problemy na torze, ktoś zgubi gdzieś spoiler albo wyjedzie gdzieś tam na wycieczkę, ale póki co jak na razie mamy jeszcze 13 śmiałków na naszych ekranach, wciąż trwa rywalizacja. 13 miejsce Dawid też dumnie, dzielnie stara się jechać w tym wyścigu. No i ściga nam tutaj Maryszałem, ale ma dwa okrążenia straty. Ale to nic, zobaczymy co się wydarzy. Tymczasem Norbert Michoń znowu zbliża nam się tutaj do Kamila Gacy. No i oni wymieniają się tymi rezultatami okrążeń. Raz jeden pojechał szybciej to okrążenie, raz drugi. Na ostatnim okrążeniu 60 do Norberta z kolei zbliżył się Łukasz Krawczuk, także tutaj raz szybciej, raz wolniej i tutaj panowie tak się szachują, się tak tasują wręcz. Tak, no tu żaden nie jest w stanie żadnego wyprzedzić, tempo mają bardzo podobne, także... Oj, teraz Norbert Michoń bardzo blisko, bardzo już na tylnym spoilerze, system DRS będzie w użyciu. Przypomnijmy tutaj, Kamil, też ciekawostkę, że tutaj zawodnicy też mogą boostować, mogą zmieniać tą mieszankę paliwową z tego, co kojarzę. Tutaj mogą korzystać z tego podkręconego paliwa, dobrze mówię? Nie pamiętam. Chyba tak, ale nie jestem pewien. No nie jest, że w tej serii, nie ten.
Nie jeździłem tymi autami, więc a mi się nie wydaje, że tak, że mogą tutaj podkręcić to paliwo, czyli tą bogatszą mieszankę paliwową, niczym silniki Ferrari, sławne silniki Ferrari z poprzedniego sezonu, Formuły 1, mogą więcej tego paliwa zużywać, więcej mocy, no ale pod koniec trzeba będzie oszczędzać tego wyścigu, chyba że gdzieś tam będzie trzeba zjechać do alei serwisowej na dotankowania, ależ tutaj strasznie dynamicznie ta trójka nam jedzie, tu już lock-upy, już zjazdy na wewnętrzną obronę pozycji, jeden z drugim się nakręca, nabiera tego tempa, ale ja widzę, że to jest pewien problem, nie wiem czy to dostrzegasz Kamil, że jeśli zawodnicy zbliżą się zbyt blisko siebie, jednak troszeczkę ta jazda w brudnym powietrzu, szczególnie w tym drugim sektorze, w tych szybkich łukach, tych szybkich zakrętach przysparza spore problemy dla tego oponenta jadącego z tyłu. No tak, no trochę na pewno, w autach tego typu no może nie jest to aż tak odczuwalne jak w jakichś bolidach, tak, ale nadal jednak jest różnica w tej przyczepności. Właśnie w tym momencie obserwujemy, no różnica jest bardzo blisko Kamila Gacy, jest dosłownie na tyle zderzaku, ale zobacz. A co się stało momencie... z Łukaszem? Stracił strasznie dużo czasu. Z kim? Oj, 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 oj. Kamil Gaca, kolejny raz w tym samym zakręcie, co w pierwszym wyścigu. Ależ ten drugi sektor jest zdradliwy, ależ te zakręty są zdradliwe. Mówiłem, że jazda w brudnym powietrzu przysparza problemy. Nieprawda, jazda w czystym powietrzu również przysparza problemy, jak widzimy. Chwila dekoncentracji, chwila zawahania, może przekręcone opony, może zbyt duże ambicje, kto wie. No ale Kamil Gaca szczęśliwie nie było kontaktu z bandą, jedynie tam ten styropian porwał sobie na pamiątkę, no ale spada nam na czwartą chyba pozycję. Chyba wyjechał niestety na trawę Kamil i dlatego go obróciło. Tak, tak, zbyt szeroko kilka centymetrów, ale myślę, że to jest najmniejszy wymiar kary, jaki mógł sobie zafundować Kamil Gaca w tym wyścigu, bo jest to zaledwie strata dwóch pozycji. Tak, bez uszkodzeń, także nie straty czasu, na szczęście dla niego nie jechał blisko już nikt więcej, tak? Reszta stawki jest nieco dalej, także mógł spokojnie wrócić na tor. Tak, a tymczasem widzę, że jednak Dawid Esz, który miał dwa uszkodzenia straty, niestety też wycofał się nam z tej rywalizacji. Nie wiemy, czy było to po prostu wycofanie zawodnika, czy również też jakieś problemy natury technicznej, lub też ale jakiś tam się wycofał. Ojej, ojej, ojej. Nie mamy już powtórki? Czy zobaczmy? Jeszcze jest, chyba mamy powtórkę. Mamy. Cóż tam się wydarzyło u Marka Cieślaka? Oj, 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 proszę pana. Jak byś ocenił w skali od 1 do 10? No, umiejętności tak, jazdy Marka 1 na 10. Nie wiem, co on zrobił, czy się zagapił, czy ktoś go rozproszył, czy coś się tam stało, ale... No... Może znowu tam żółw. Wiemy, że Marek ma żółwia, który czasami również z nim się ściga, dosłownie, gdzieś tam, raz pamiętam, miał taką sytuację, że opowiadał Marek Cieślak, to już w kwestii anegdotki, na pocieszenie dla Marka Cieślaka. Pamiętam taką historię, kiedyś się ścigaliśmy z Markiem w jednej serii, chyba Open Wheelie. Kiedyś Marek był strasznie wolny na prostej i opowiadał, że nie mógł na prostej nic zrobić i dociskał ten pedał gazu do oporu, dociskał, a się okazało, że jego żółw gdzieś tam w okolice pedałów. Czyli mówisz, że teraz żółw wszedł pod pedał hamulca i jeszcze kierownicę zablokował? I przyblokował mu pedał gazu, mówił, że o skorupę żółwia się gdzieś ten pedał przyblokował i nie dociskał tego gazu do końca. Ja sobie wyobrażam, jakie katusze musiał przeżywać tam biedny żółw, ale z tego co wiem, wszyscy przeżyli cało i zdrowo, także jedynie na tej prostej ta prędkość była troszeczkę gorsza, ale boli ciekawostek i anegdot. Taka sytuacja też się zdarzała u Marka Cieślaka i u jego żółwia. Pozdrawiamy żółwia, niech go tam gdzieś tam podrapie w skorupy, gdzieś tam jakiś liść, sałaty mu da, albo nie wiem co tam żółwie jedzą, może orzechy, nie wiem, kaszankę jedzą żółwie, jakąś mięso, myślisz? Nie wiem. Chyba nie. No zobaczymy. Dopytamy się Marka po wyścigu, cóż tam się wydarzyło. Wróćmy do rywalizacji. Ale niezmiennie Daniel Stepkowski, bezkonkurencyjny, już na 20 sekund odjechał od drugiego Norberta Michonia. Norbert skorzystał z błędu Kamila Gacy, również z tego błędu skorzystał Łukasz Krawczuk. Kamil jedzie w tym momencie na czwartej pozycji. Piąte, szóste miejsce są to panowie z teamu Sweetforce Racing. Jak na razie lepsze tempo Brato, który odjechał na kilka sekund od Piotra Śmigielskiego. Siódma lokata Michał Andrzejczak.
8 miejsce Paweł Lewandowski, również tam drobne błędy. Na 9 miejsce ładnie przebił nam się Piotr Wojdyło, cichaczem, mało mówiliśmy o tym zawodniku. Dobre, fajne tempo. 10 zamykał nam Michał Jelonek. No i 11 Mariusz M., czyli kolega zespołowy Dawida Esz, który nam już nie jedzie w wyścigu. Liczę tych zawodników, 6 zawodników już nam się wycofało z tej rywalizacji. 11 Śmiałków jeszcze cały czas na gridzie. Tymczasem 25 minuta, powolutku zbliżamy się do Młetka tej rywalizacji. Jak myślisz, będą pit stopy, Kamil, czy raczej tutaj większość postara się przejechać ten dystans? Myślę, że będą. Tutaj nie byli zawodnicy, nie wiem, czy w ogóle ktoś był zatankowany pod korek, także myślę, że będą pit stopy u wszystkich albo u prawie wszystkich. Marek się tutaj śmieje. Marek, możesz zdementować w tym momencie na naszym czacie, czy to była prawda ta historia, którą kiedyś mi tu opowiadałeś o tym żółwiu, czy nie? Pozdrawiamy jeszcze raz bardzo ciepło. Uszy co tam się stało, może wyjaśnisz, bo to była strasznie dziwna sytuacja. Tak, Marek na naszym czacie zagościł, jeśli ktoś nie widzi. Tak, Marek tutaj się śmieje, że kaszanka jak najbardziej. Dobrze, to... Jak gdzieś będziemy w okolicach, może wyślemy taką nagrodę. Wszak słyszeliśmy, że mieliśmy jakieś tam sorów. Miały być jakieś nagrody dla najlepszego zawodnika, najciekawszego zawodnika na torze. Z tego co pamiętam, za poprzednie rundy ktoś tam się oferował. Chyba Sync. Chyba to był jeden z naszych tutaj kolegów. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. On się tam oferował, że jakieś tam napoje chłodzące będzie sponsorował dla najlepszego zawodnika danej rundy. Tak, studia by zasponsorował. Tak, tak. No ja tak patrzę, już tak zaglądam, swój bidon w zastraszającym tempie ubywa nam tutaj napojów chłodzących, jak to się mówi, żeby wytrzymać do końca, ale postaramy się dotrwać do końca razem z naszymi zawodnikami oraz naszymi wspaniałymi widzami, ale pozdrawiamy tutaj wszystkich naszych potencjalnych, przyszłych i obecnych sponsorów. No i zapraszamy do współpracy, jak to się mówi, z wielkim uśmiechem i wielkim takim przymkniętym okiem. Wróćmy do rywalizacji, bo myślę, że na torze dużo więcej ciekawych rzeczy się dzieje niż w naszej kabinie komentatorów. No właśnie tak średnio, bo się stawka rozjechała. Łukasz powoli tutaj zaczyna dojeżdżać znowu do Norberta. Ale to jeszcze troszkę. Kamil po tym incydencie traci czas, z tego co widzę. To jest takie szachowanie się tempem, ci powiem, Kamilu. Raz jeden, raz drugi, ale widzę, że właśnie na tym torze Branhardt, ale strasznie nagumowany już ten tor jest, dużo tej gumy nam się odłożyło w tych zakrętach, ale widzę, że ta jazda w tym brudnym powietrzu na tych szybkich zakrętach, myślę, że to jest taki delikatny koszmarek. Trzeba mieć tutaj bardzo dobrze poustawiane te auto, trzeba tutaj było się solidnie przyłożyć do tych ustawień tego auta, do pracy nad setupem, no ale widzę, że no, tutaj Łukasz Krawczuk odpala po raz kolejny i po raz kolejny wyjazd, zobacz jak go wyrzuciło na ten żwirek, na szczęście niezbyt groźnie, ale widzę, że tutaj próbuje, ale nie może. Mamy pierwszy pit stop, Kamil Gaca w boksie. I proszę bardzo, Paweł Lewandowski, czy Paweł Lewandowski nie ma koła? Paweł Lewandowski nie ma koła, zauważ, mówiąc inaczej, ma 3 koła sprawne. Może zobaczymy na powtórce, 11 pozycja. Tak, chyba możemy zobaczyć, te 4 teraz jedzie. No i tu chyba właśnie w te 4 to koło stracił. Oj, proszę pana. Tokio Drift, można powiedzieć. Jak oceniasz? Skala 1 do 10? 4 na 10. 4 na 10. Ale widzę, bardzo ładnie się wpasował w te swoje malowanie. Jest boom, było boom. Rzeczywiście było kabum wręcz, można powiedzieć. No i teraz takie było kolejne kabum. Och jej, no tak. No jazda na 3 kołach tak. Nie jest zbytnio... najbardziej efektywna, jak to się w żargonie wyścigowo-inżynieryjskim, ale pamiętam, że w ostatnich wyścigach F1 no chociażby... No, i boksy. Chociażby Lewis Hamilton dojechał na 3 kołach podczas Grand Prix Wielkiej Brytanii, także mamy też brytyjski wyścig, mamy też jazdę na 3 kołach. No i dalej serwisowej zjeżdżał Paweł Lewandowski. Jestem bardzo ciekawy, czy naprawiał Pawłowi tą półośkę i przyczepiał mu te koło. Norbert Michoń, tak jak wspomniałeś, jest w alei serwisowej. Jest to chyba jeden z pierwszych zawodników z czołówki. Oj, ależ tam problemy przy tym wyjeździe. Ależ tam zarzuciłeś. Już się bałem, że on tam wjedzie. Za szybko chciał Norbert, za szybko. No, zarzuciło tym tyłem strasznie. Zimne opony, niedogrzana tylna ośka. No i Paweł stoi, no i spada nam. Trochę postoi.
Norbert, Michał, tymczasem spada nam za Piotra Śmigielskiego. Piotrek awansował nam na czwartą pozycję, brato na trzecią pozycję. Zobaczmy, jaka będzie odpowiedź Łukasza Krawczuka. Przede wszystkim Kamila Gacy. Ja już spoglądam w nasz live timing i już patrzę, czy ktoś z czołówki będzie zjechał. Będzie zjeżdżał, Łukasz Krawczuk będzie zjeżdżał, także będzie to bezpośredni pojedynek z Norbertem Michoniem i to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne w tym momencie, jak Norbert Michoń pokona to okrążenie wyjazdowe, czy upora się szybciutko ze śmiglem, czy Łukasz Krawczuk szybko zjedzie do alei serwisowej. Mamy Łukasza Krawczuka w alei serwisowej i to jest bezpośredni pojedynek tych dwóch zawodników. Czy będzie ta strategia podcięcia, wręcz strategia obrony swojej pozycji tym wcześniejszym zjazdem przez Norberta Michonia, czy zadziała, czy po prostu Łukasz jednak objedzie? No tutaj tym języczkiem tutaj Paweł uwagi, jak to się mówi, przeszkodzi w szybszym wyjechaniu, mam wrażenie. Oj, bardzo mu przeszkodzi. No jest Norbert Michoń, jest prosta startowa, jest Łukasz Krawczuk, zobaczmy, gdzie jest Łukasz Krawczuk, napędza się. Oj, 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 ale będzie blisko. Ależ rzutem na taśmę obronił swoją pozycję, jeszcze śmigiel może być tym języczkiem, słodkim języczkiem uwagi, oby tutaj nie polizał, zbyt intensywnie polizał tutaj Łukasza Krawczuka, ale nie co przeszkodził na szczęście zbyt mocno. Ależ tu jest rywalizacja, no sytuacja napięta niczym plan deka na Żuku, wypełnionego jakimiś fajerwerkami i fajerwerki odpalili już nam ta dwójka, czyli Norbert Michoń, Łukasz Krawczuk. No, pojedynki wręcz, tutaj jeszcze śmigiel w to wszystko się wplątał. Z tyłu tam Kamil Gaca wyprzedza śmigla. Zobacz po zewnętrznej, ale śmigle jest na wewnętrznej, w uprzywilejowanej pozycji. Czy się obroni? Ależ tutaj odważnie, odważnie. Bez mrugnięcia okiem, bez chwili zawahania Kamil Gaca wyprzedził nam tutaj naszego słodziaka. Tak, no Łukasz Krawczyk miał pecha z tym pit-stopem, bo niestety miał Pawła Lewandowskiego przed sobą na stanowisku i nie miał... Miał utrudnione zadanie, żeby szybko ruszyć. Gdyby nie to, to myślę, żeby wyprzedził Norberta, bo miał nieco szybszy ten pistol chyba. Ależ jakiś skrzydeł w tym momencie dostał Kamil Gaca. Kamil chyba jeszcze nie był u swoich mechaników. Był. Patrzę na nasz live timing. Był. Już sprawdzam. Był? Był. Ach, proszę bardzo, czyli jednak Kamil Gaca, wspomniany Kamil Gaca, któremu pechowo poszła ta pierwsza runda. Tutaj sam się troszeczkę ukarał, bo spadł o te dwie pozycje, przypomnijmy, po własnym błędzie. Spadł właśnie za tą dwójkę. No i teraz próbuje minimalizować te straty po własnym błędzie. Oby tutaj tych błędów już więcej się nie przydarzyło. No ale jak na razie odzyskał troszeczkę tego dystansu, tej straty do tej dwójki i jeszcze, jak to się mówi, piłka jeszcze jest w grze. Tymczasem Paweł Lewandowski wyjeżdża nam jednak na tor, wraca nam do rywalizacji ze stratą trzech okrążeń, ale widzę, że chyba, jedno, drugie, trzecie, czwarte koło jest w tej BMC. Muszę ci powiedzieć, że te ASO BMW na Wyspach Brytyjskich działa wręcz znakomicie. No i chyba szybko musiał mieć wykupioną jakąś polisę dodatkową, jakąś premium, może jakiś pakiet ekskluzyw, że mu to wszystko naprawili, ale tak, no Paweł jest wciąż w grze, Paweł jest wciąż w rywalizacji. Widziałem, że Piotr Śmigielski był w alei serwisowej, chyba był już na swoim pit stopie, dobrze mówię? Tak, był. Był już w pit stopie i teraz Michał Andrzejczak go goni. Nie wiem, czy Michał już był też w pit stopie, czy nie. Chyba nie był. Michał Andrzejczak nie był w swoim pit stopie. Jeszcze z liderów Brato nie był na drugiej pozycji w alei serwisowej. Piotr Wejduło również nie był w alei serwisowej, ale ci zawodnicy jeszcze mają całkiem spory zapas paliwa. Ja ci nawet powiem, że Brato ma taki zapas paliwa, patrząc po liderze, po Danielu Sypkowskim i po Norbercie Michoniu, Łukaszu Krawczuku, że Brato ma taki zapas paliwa, że to jest zawodnik, który może pokusić się na jazdę od startu do mety, jeśli dobrze tam wrzuci jakiś eco boost, jakiś zapnie siódmy bieg, eco driving zastosuje, to on może na tym paliwie próbować dojechać do mety. To jest bardzo ciekawa strategia. Tak, no Daniel chociaż... po stopie szaleje teraz właśnie najszybsze okrążenie wyścigu, wykręcił. Ale ma Pawła Lewandowskiego przed swoim przednim spoilerem. Ładnie Paweł się zachował, przypuścił lidera, nie blokował. Ale muszę ci powiedzieć, że nie wiem, jak oceniam tą strategię Tomka, Brato Grobelnego, który jedzie w tym momencie na drugim miejscu, bo zobacz, całkiem niedaleko jest już Norbert Michoń, jest już Łukasz Krawczuk, jest Kamil Gaca.
No i chyba ta trójka. Znaczy, no niechybnie. Tak czy inaczej, brato był sporo za nimi, tak? Więc tutaj tak jest na razie do przodu, tak? Jeśli nie będzie zjeżdżał. No to jeśli, powiedzmy sobie teoretycznie, jeśli by zjeżdżał, to by był mniej więcej na szóstym miejscu, tak? No byłby przed Śmiglem. Także tak czy inaczej, myślę, że tą strategią jest w stanie wywalczyć jedną pozycję wyżej nad Piotrem Wojdyło, bo oczywiście tutaj tak czysto hipotetycznie podejrzewam, że ta trójka jadąca na świeżych oponach z mniejszym zapasem, znaczy z podobnym zapasem paliwa, ale na świeższych oponach po pit-stopie, prędzej czy później dogoni nam Tomka. No i myślę tutaj Tomek jednak będzie w dużo gorszej sytuacji na tych zużytej oponie. Ciężko będzie mu się obronić przed tą atakującą trójką, aczkolwiek jeszcze tutaj wiele może się wydarzyć, jeszcze tutaj panowie mogą się gdzieś tam poprzepychać, a Tomek może na tym, może skorzysta na tych przepychankach tej trójki. Czyli de facto Tomek by spadł na pozycję numer 5, dobrze liczę? Raz, dwa, trzy pozycje, chyba na piąte miejsce, tak. Za Kamila Gacy. Jeśli oczywiście ta trójka go dogoni, bo oni tutaj jeszcze między sobą, tutaj ta rywalizacja trwa na całego. Zobacz, tam już Łukasz Krawczuk co robi z Norbertem Michoniem, jak już mu tam spogląda zalotnie w okienka, niczym Ułan do jakiejś tam wioskowej mis. Puka w tą szybkę, puka w okienko, niczym nocna ćma. Tym skrzydełkiem, raz w lewe lustereczko się pokazuje, raz w prawe. Może za chwileczkę tam światełkami zacznie mu tam mrugać jakieś sygnały Morsa, ale jak na razie Norbert Michoń sobie nic z tych zalotów Łukasza Krawczuka nie robi. Tu Łukasz już przez praktycznie cały wyścig jedzie za Norbertem. I no nie udało się póki co go wyprzedzić. Tam, no, tam widzę, że z tyłu obserwuję, ale też tutaj jakieś małe błędy widzę. Popełnia. Relacja symultaniczna. Tutaj niektórzy nam donoszą, jak wygląda sytuacja w finale Ligi Mistrzów. Widzę, że ktoś już napisał RIP PSG, Paris Saint-Germain. Czyli mniemam, że wynik jest nieciekawy dla francuskiego klubu, aczkolwiek nie powinno nas to aż tak chyba bardzo smucić, bo chyba w Bayernie gra jakiś Polak, z tego co pamiętam, jakiś Robert nawet. Tymczasem problemy... Problemy Piotra Wojdyły, strasznie nam Piotr Wojdyło dzwonił. Duży błąd teraz na powtórce widzieliśmy. Niestety tak, duży błąd. W czwartym zakręcie nam poleciał. Ale Śmigiel nam już wraca i dojeżdża nam do Piotra Wojdyły. Piotr Wojdyło zjeżdża nam do swoich mechaników, także tutaj Śmigiel zyskuje jedną pozycję i całkiem niedaleko jest od Śmigla Michał Andrzejczak, także Śmigiel może jeszcze podgonić tego zawodnika i awansować nam na szóstą pozycję. No i proszę, już powolutku panowie, krok za krokiem, nóżka za nóżką, rączka za rączką, doganiają nam z okrążenia na okrążenie, z zakrętu w zakręt brato, czyli naszego Tomasza Grobelnego. Zobaczę na lifetimingu, jaka to jest różnica. 0,8 sekundy na ostatnim okrążeniu odrobił do drugiej pozycji Norbert Michoń. Za Norbertem jedzie bardzo blisko Łukasz Krawczuk, za nimi również bardzo blisko Kamil Gaca. No i tutaj Tomek będzie miał, jak to się mówi, pełne ręce i lusterka roboty za chwileczkę. Myślę, że presja będzie ogromna. Co byś zrobił na miejscu Tomasza, na miejscu brato? Czy byś bronił zawsze wszelką cenę swojej pozycji, czy po prostu byś się starał zachować ten komplet opon i przepuściłbyś tą trójkę? Czy generalnie byś walczył, ile byś mógł? Znaczy, zasadniczo przy tej strategii no, nie ma sensu się nie bronić. No. Jak już się zdecydował jazdę na bez pit stopu, to musi próbować się bronić. Bo jeśli byś się nie bronił, no to wyjdzie na to samo, jakby ten pit stop odbył, tak? Niby tak, ale wiesz, jak będzie zbyt intensywnie się bronił, wiemy, jak tutaj delikatne są te opony, jak dynamicznie, jak szybko potrafią się nagrzać, jeśli będzie zbyt mocno jechał, zbyt agresywnie w tych zakrętach. Widzieliśmy już nie jeden uślizg na tym torze, nie jeden kontakt z bandą. Oczywiście odpukać tutaj cały czas, broń Boże, żeby już tych wypadków nie było więcej. Ale to tym bardziej z tego względu jest nadzieja, że ten za nim właśnie taki błąd popełnił. No zobaczymy, no jestem bardzo ciekawy. No proszę bardzo, jedziemy z...
tą jazdę już w tym drafcie przysłowiowym, w tym brudnym powietrzu, w tym slipstreamie, jak to zwykli mawiać specjaliści, eksperci od wyścigów. No i zobaczmy, czy Piotrek podkręci jeszcze tą mieszankę paliwową, czy Norbert też podkręci mieszankę paliwową, czy będzie ten DRS w użyciu, jest DRS w użyciu. No i zobaczmy, jak duża przewaga tych świeżych opon jest nad tymi sfatygowanymi oponami po 40 minutach jazdy na torze Brem Hatch. Ja już zaglądam na naszego czata, jak wygląda sytuacja. Cóż nam ciekawego się dzieje. Tak, Marek Cieślak potwierdza, że się zagapił po prostu na jednym z zakrętów. Spojrzał na hud z menu i obudził się już na bandzie bez jednego koła. No, takie rzeczy też się zdarzają. Chwila nieuwagi, chwila dekoncentracji i lądujemy bez jednego koła. Gdzieś tam w bandzie, a bandy są tutaj dosyć twarde. Paweł Lewandowski jednak wycofał nam się z wyścigu. Już mamy tylko dziesiątkę śmiałków w tej rywalizacji. Dziesiątkę najbardziej wytrwałych, najbardziej zagorzałych naszych tutaj dzisiejszych simracerów. A ja ci powiem, Kamil, że jednak Tomek bardzo dzielnie broni swoje pozycji na torze, no, bezbłędnie, bez jakiej presji z tego, co tutaj widzę. A Norbert też jakoś tak dosyć niemrawo zabiera nam się tutaj do Tomka. Jak to, oceniasz tą jazdę Norberta? No ja oceniam na tyle, że na tym torze po prostu ciężko wyprzedzać, no. I no ile się zbliżyć do tej sekundy, pół sekundy był w stanie, to teraz już dojechać bliżej i wyprzedzić, to już nie jest taka prosta sprawa. No jak mawia klasyk, jedno to dojechać do przeciwnika, a drugie to go ominąć lub też wyprzedzić, ale wiemy, że wszak Brato nie wypadł kurze spod pióra żadnej, nie jest to jakiś przypadkowy simracer, nie jest to przypadkowy zawodnik, on potrafi tutaj jeździć, potrafi się bronić, potrafi płynnie pokonywać te zakręty i wie, jak zadbać o te opony i wie, jak się tutaj chyba zastawić na tym torze. No ale za chwileczkę, jeśli Norbert będzie tak sobie niemrawo poczynał z Tomaszem, to tutaj za chwileczkę sprawy w swoje ręce może wziąć chociażby Łukasz Krawczuk, który też widzę, ma tutaj sporą chrapkę na zdobycie jakichś większych punktów. O, teraz bardzo blisko, jazda w slipstreamie, ale już wychodzi z tego streamu. No i o ten ostatni, szybki, bardzo zdradziecki ten zakręt, ależ tutaj troszeczkę pobocza złapał Norbert, choć automatycznie wykorzystuje to Łukasz Krawczuk, wchodzi na wewnętrzną i wyprzedza nam Norberta Michonia. Zobacz, co nam się porobiło. No niestety, mały błąd i pozycja stracona. No i ciekawe, czy teraz Łukasz Krawczuk znajdzie receptę na schrupanie tej czekoladki, na sięgnięcie po te słodycze z tej bombonierki Mercedesa jadącego tam z przodu, ale widzę, że Norbert, oj, nie może się pogodzić z tą przegraną pozycją. Strasznie mocno chyba widzę, odkręcił już wszystko, co fabryka dało w tym BMW M4 i próbował nam podgonić tutaj Łukasza Krawczuka, ale widziałeś, jak na jednym z tych zakrętów, chyba na czwórce, tam prawie, że go wypluło na zewnętrzną, tam gdzieś tam na ten skrót McLarena, na tą krótką pętlę IndyCarsu tak zwanego chyba. No tam już wiele zawodników przestrzeliwało ten zakręt. Za szeroko go jechało, no tam jest dosyć łatwo przestrzelić. Ja ci powiem, że ta jazda Tomka, no nie można mówić, że wolna. W dobrym, własnym tempie, on ma to wszystko wyliczone, on ma to wszystko ustawione. To jest woda na młyn dla Kamila Gacy, który już zbliżał nam się do Norberta Michonia i powolutku będzie zbliżał nam się do Łukasza Krawczuka. Zobaczymy, czy teraz Łukasz, niczym taki doktor pierwszego kontaktu, obyło się tutaj bez kontaktu, notabene, w tej rywalizacji, czy znajdzie przepis, czy znajdzie receptę właśnie na pokonanie tutaj nam Tomasza w tej może krętej sekcji zakrętów, może tej szybkiej sekcji zakrętów. No ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Michał Andrzejczak, siódma pozycja, ponownie wycieczka poza linię toru, ponownie kontakt bandą. Ja już liczę tutaj wszystkie koła, są cztery koła, są na miejscu, ale Michał spada nam na pozycję numer 7. Może zobaczymy na powtórce, mamy chwilę czasu, jak to wyglądało. Oj, tak, 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 niestety, znowu tylna oś. Tylna oś odkleiło. Myślę, że zawodnicy troszeczkę zbyt pochopnie poszli
w te ustawienia pod te proste i jednak tą tylną oś troszeczkę odkleja, gdzieś tam podbija na tych tarkach w tym drugim sektorze, no i te uślizgi się, niebezpieczne uślizgi się zdarzają w tych autach. No zdarzają się, już widzieliśmy wiele. No i cóż, zobacz, Tomek przebojem broni nam się na tej drugiej lokacie. Michał, jeszcze Andrzejczak zwiedza nam po czwartym zakręcie, czy on próbuje szukać skrótu gdzieś tam do alei serwisowej? Chyba nie. Oj, tutaj strasznie, strasznie pukuje nam w dół. Dziewiąta pozycja, za chwileczkę Piotr Wojdoło go wyprzedzi niechybnie. No i Michał będzie zjeżdżał do alei serwisowej jak najbardziej. Obserwujemy tą rywalizację cały czas o te drugie miejsce. Łukasz Krawczuk podążający za tym czekoladowym Mercedesem Tomasza Grobelnego, czyli Brato. Jak tak obserwujesz, jak tak oglądasz, w której sekcji tego toru największe szanse ma Łukasz Krawczuk? Czy to jest proste, czy to są te kręte zakręty drugiego sektora? Ciężko powiedzieć, no musi się bliżej, zbliżyć bardziej w zakrętach, tak? Dopóki co jakoś nie za bardzo i wychodzi im to, Norbertowi też to nie za bardzo wychodziło. Oj, jak tutaj bliżutko, teraz jest myślałem, blisko, że prawie ściął ten zakręt. Tutaj akurat w tym miejscu to nie za bardzo jest miejsce, żeby wyprzedzić. Ja ci powiem, że Łukasz robi co może, żeby wyprzedzić Tomka, ale Tomek jedzie po profesorsku wręcz, bezbłędnie, zero presji. O, może teraz? Idealnie. Muszę powiedzieć, że ten ostatni zakręt, jak na te opony, 46 minut, prawie 50 minut rywalizacji bez zmiany opon, Tomek utrzymuje je w takiej kondycji, żeby mieć jeszcze tyle trakcji na wyjściu z tych szybkich zakrętów. On się mniej ślizga niż Łukasz Krawczuk na wyjściach z tych zakrętów, ci powiem. Tak, wygląda lepiej ta jego jazda niż Łukasza. Bardzo się stara kontrolować ten tył, żeby właśnie nie tracić na wyjściach przede wszystkim, bo w samych zakrętach traci sporo i to widać na pierwszy rzut oka, że Łukasz może jechać dużo szybciej. Tak, ale te wyjście z zakrętów fenomenalne. Jeszcze raz patrzę w live timing, bo nie dowierzam, czy na pewno nie był w alei serwisowej. Na pewno nie był w alei serwisowej. Brato. Łukasz ma dużo więcej paliwa, on może korzystać z tego boosta, z bogatszej mieszanki paliwowej na prostych, ale no, jeśli chodzi o ustawienia, to tutaj rzeczywiście panowie gdzieś tam może jakąś metrię podłapali od jakiejś ekipy Mercedesa, może tam była telefon do chatki Toto Wolffa gdzieś tam w górach i może Toto Wolff z tych DTM-ów sprzed lat, z sezonu 2018 może podesłał jakąś tajemną telemetrię, jakieś tajemne ustawienia do tych Mercedesów, bo Tomek fenomenalnie egzekwuje tutaj tą swoją strategię. Teraz delikatny uścisk, ale zobacz, dużo więcej trakcji na wyjściu i znowu jest z przodu. No, teraz musi się obronić no, po wewnętrznej. Będzie ciężko. O. Ale pięknie, pięknie. O, na żyletki wręcz można powiedzieć. Obronił się, teraz będzie diving do wewnętrznej. Uda. Ależ tam bez kontaktu, no na grubość kartki papieru mieszczą się zawodnicy. Lakier cały czas w nienaruszonym stanie, można by go badać miernikiem od lakieru i nikt by się nie poznał, że któryś element był malowany, bo jeszcze nie był malowany żaden element z bolidu Tomka Brato, który jedzie fenomenalnie na drugiej pozycji, ale tam już widzę jakiś bolid na horyzoncie, czyżby to był jeden z maruderów? No na pewno. Chyba Piotr Wojdyło, ale nie jestem pewien. Chyba tak. Przypomnijmy, tutaj mówimy o tej jeździe w zakrętach, o tej trakcji, ale tutaj jeśli chodzi o pomoce, Kamil, przypomnij, jakie pomoce tutaj mają zawodnicy. Czy w ogóle to są jakieś dostępne pomoce w tych autach na naszej platformie R-Factor 2? Znaczy ogólnie w R-Factorze są dostępne pomoce i to tam są różne kontrole trakcji, ABS i tak dalej. Ale jeśli chodzi o nasze rozgrywki? Czy jest tutaj? To jest dobre pytanie. To już śpieszę z odpowiedzią. Z tego co pamiętam, nie ma. Jedynie chyba automatyczne ma, no. Sprzęgło standardowo jest u nas w użyciu, także... Tak, tylko jest takie tak. Najbardziej hardkorowe warunki. Wszak w naszej drugiej serii wyścigowej Out Open Wheelie jeździmy pełne dystanse. Tak jak pełne dystanse Formuły 1 jeżdżą na żywo, tak my też jeździmy te pełne dystanse 50-60 okrążeń w zależności od toru. Również bez żadnych ABS-ów, kontrol trakcji, jedynie automatyczne sprzęgło i to wszystko. Reszta pozostaje w gestii w rękach i w nogach i w głowach naszych wspaniałych zawodników, także jeśli ktoś ma ochotę, ma taką smykałkę, ma takie zacięcie zmierzyć się przede wszystkim z samym sobą, z trudami wyścigów i spróbować swoich sił w takim sim racingu,
można powiedzieć, w całkiem ogarniętej grupie wyścigowych pasjonatów, bo jak widzicie tutaj ta rywalizacja trwa na całego, a panowie pokazują całkiem niezły kunszt według mnie tutaj swoich umiejętności, jeśli chodzi o tą czołówkę, to zapraszamy bardzo chętnie, nie ma że jakichś wielkich opłat, jeśli chodzi o serię DTM, wystarczy zakupić to auto od grupy moderskiej URD, United Racing Design, gdzieś wejść na stronę, kupić to za 3,5 euro. Chyba ostatnio była promocja, czy też 5 euro. Pobrać naszą ligową nakładkę i można już się ścigać. A jeśli chodzi o naszą drugą serię JRG Formuła 2020, no to tam w zupełności wszystko jest za darmo. Nie ma żadnych opłat. Można sobie za darmo pobrać tor, auto, no i już rywalizować na łamach naszej anteny. Oj, Modlicha tutaj trochę przeszkodził. Pomógł trochę brato, jeszcze trochę, aby i Norbertowi pomógł. Sporo mu pomógł, ci powiem. Może tam jakieś poszły, jakieś tam na Team Radio, jakieś, wiesz, jakieś komunikaty, wszak wiemy, że niektórzy zawodnicy siedzą w innych kanałach głosowych. A Kamil Gaca chyba miał znowu jakiś problem, przeoczyliśmy. 10 sekund straty już ma do Norberta, no także tak, gdzieś tak. Znowu musiałby spinować. Oj, widzę, na powtórce zobaczymy to. Tak, teraz jakbyśmy, wyspinowali. Jednak nam wyspinował tam na jednym z szybkich zakrętów, także już problemy z tym ogumieniem w bolidzie Kamila Gacy. No szkoda. Tymczasem Śmigiel upalał nam się z oponentami. Śmigiel na szóstej pozycji, dzielnie jedzie, ale widzę też takimi zakosami już takie... Oj, Kamil Gaca, piąta pozycja, jajajaj. No tutaj, proszę pana, trzeba już zjechać na wymianę opon. To już nie ma dyskusji. Tu już ta tylna oś już jest zdarta, już ta wierzchnia warstwa czekoladki, jak to się mówi, już została zjedzona, skonsumowana i wydaje mi się, że tutaj na tak przegrzanych oponach Kamil Gaca raczej już nie będzie w stanie dojechać. Zbyt agresywny setup Kamila niestety. Chyba tak. Generalnie nic nie ma do stracenia, gdyby zjechał, bo ma sporą przewagę nad Śmiglem. Myślę, że gdyby teraz zjechał do alei serwisowej, spokojnie wyjechałby przed Piotrkiem Śmigielskim. Również, ja wiem, to jest tylko 20 sekund, więc to nie jest aż tak dużo. O, ale 10 minut do końca, 9 minut do końca, myślę, że spokojnie by to odrobił. Ma sporo lepsze tempo, ale taka jazda na tak zużytej oponie. Zobacz, on tutaj, czwarty zakręt, tutaj on i Piotr Śmigielski strasznie się ślizgają. Jak zobaczymy na Śmigla, w tym momencie będzie dojeżdżał do tego zakrętu. Tutaj numer 3, 4. Jego też tam tutaj mocno zarzuca na tym podsterowym zakręcie, to on chyba tutaj jest największe problemy. Ten zakręt w lewo pod górkę, już tutaj prawie że z taką kontrolą w trakcji w stopie próbował to przejechać z hamulcem. No i tutaj spore problemy, także ja jestem pod wielkim wrażeniem jeszcze raz to, co robi Tomek na drugiej pozycji. Czapki z głów, że on jest w stanie w takiej kondycji zachować tą swoją opony. To też już ewidentnie ma problemy, bo w tych wolnych zakrętach widać, jak już traci czas. Bardzo traci. No, ale tutaj Łukasz go dogania zdecydowanie. To teraz już znowu zaraz za nim jedzie. No ja już tutaj nie chcę więcej już chwalić tutaj Tomasza, bo mogę w złą godzinę powiedzieć coś i już się tutaj nachwaliłem kilku zawodników. Zbyt pochodnie. Nie, zbyt wcześnie i skończyło się to jak skończyło, jakimiś wycieczkami poza linię toru, ale tutaj jak dla mnie, jak na razie driver of the day poza Danielem Sekłowskim, który jest bezkonkurencyjny dzisiaj, no to w tym momencie chyba Tomasz Brato Grobelny. Obłąd teraz Łukasza Krawczuka, czy wykorzysta to Norbert Michoń? Nie było tam miejsca. Niczym w Betlejem nie było tam miejsca dla Norberta Michonia, żeby się zmieścić, żeby gdzieś tam się ułożyć w tej stajeneczce. Niestety ta stajeneczka była zajęta, szeroko rozłożył ręce, zajął te miejsca Łukasz Krawczuk i już z powrotem podgryza nam Tomasza Grobelnego, ale to nie jest takie proste. Dla Tomka tu zdecydowanie pierwszy i trzeci sektor to jest największy problem, bo ten drugi jedzie tak całkiem okej, ale w pierwszym i trzecim ciekawe, to traci bo drugi dużo sektor czasu. Ci powiem ciekawe, bo drugi sektor jest bardzo kręty. No tak, ale tam masz bardziej szybkie zakręty, to aż tak opony nie robią aż takiej różnicy. Ja spoglądam w nasz knife timing, patrzę jak wygląda sytuacja z paliwem.
bo wszak Tomasz ma najmniej tego paliwa, ale widzę już, że ma niewiele mniej tych litrów niż lider wyścigu, czyli Daniel Stepkowski ma w tym momencie 14,3 litra. Tomasz ma 13 litrów, teraz 12,5. To nie jest duża różnica. Z kolei Łukasz Krawczuk, jak zwykle nasz bidonik, Eco Driving, może tam ma jakiś dodatkowy zbiornik. Ponad 23 litry jeszcze tego paliwa na pokładzie Łukasza Krawczuka. On mógłby, jakby chciał, mógłby już w tym momencie odkręcić te wszystkie boosty od paliwa i skorzystać z tej bogatszej mieszanki paliwowej. Chyba będzie musiał, jeśli liczy na wyprzedzenie tutaj Tomka, bo chyba nie ma co liczyć na błąd tutaj Tomasza. No, póki oczywiście co Tomasz odpukać. Jedzie dosyć bezbłędnie. No i też w zasadzie nie wiadomo, ile rzeczywiście tego paliwa trzeba do mety. Norbert i Tichoń tutaj na wewnętrzną szuka swego miejsca i chyba go znalazł. Pięknie odgryzł się, pięknym za nadobne. Wykorzystał tą chwilę zawahania Łukasza tak, Krawczuka. Bardzo ładny, tak samo. Bardzo ładny, prawie że czysty. Takie delikatne tam przepchnięcie się, zastawienie się, można powiedzieć, plecami. Ale to jest dopuszczalne. Wszak są to serie kontaktowe, serie z dachem, z klatką bezpieczeństwa. Tutaj nie takie pojedynki już widzieliśmy, nie takie rzuty na tatami, nie takie przepchnięcia, przejazdy bok w bok już oglądaliśmy na łamach czy to naszej rywalizacji sim racingowej, czy to też w prawdziwej serii DTM. Ale teraz strasznie napędził nam się Łukasz Krawczyk przez tą sekcję tych dwóch zakrętów, ależ on tam znalazł tempo. Widzimy te różnice w tych ustawieniach auta, bardzo ładnie i ciekawie to wygląda. No ciekawie, czy teraz z kolei Norbert znajdzie sposób na brata, ale widzę, że Norbert te uślizgi tylnej osi ma masakrycznie potężne. Widzę, że dużo lepsza przyczepność na wyjściach z tych szybkich zakrętów ma Łukasz Krawczyk. Ale ten przód za szeroko, znowu za szeroko, delikatnie za szeroko w tym pierwszym zakręcie. O i teraz błąd popełnia Norbert Michoń, a Tomasz odlicza już minuty, odlicza już sekundy, kilometry, zakręty, okrążenia do tej upragnionej mety. Jego Mercedes też tam się ślizga, ale on jak na razie na prowadzeniu w tym trzyosobowym wagoniku. Fantastycznie układa nam się ta rywalizacja między tymi trzema kierowcami. No mało mówimy o tych kierowcach jadących na dalszych pozycjach, no ale tu jest najwięcej tych emocji, najwięcej tych pytań niewiadomych, tych pojedynków. Wręcz oni się widzą, oni się tam tasują, oni tam się przepychają, ale też bardzo dobra postawa Piotra Wojdyły, 9. pozycja. 8. Mariusz M. Aj, błąd brato! Ajajajajaj, czy to wykorzysta Norbert Michoń? No, po zewnętrznej Tomek się jeszcze broni, ależ fantastycznie. Uff, no obroń to. Panie Turku, kończ ten mecz. Jakby zawołał Tomasz Zimoch. Tomasz nie odstawia ręki. Nie Łukasz odstawia teraz nogi, nie chyba odstawia... zaraz. Łokcia. Jak on to wybronił, Matko Boska. Szczerze nie wierzę. Ja nie wierzę, że jemu to się udało. Ja byłem pewien, że Norbert go wyprzedzi. Tymczasem Michał Jelonek w Alejse... Chyba zjechał na dotankowanie. Zobaczmy, chyba tam troszeczkę brakowało paliwa albo opon, no ale tutaj Tomasz robi robotę. Dwie minuty do końca tej rywalizacji. Okrążenie toru trwa minutę, 17 sekund, także jeszcze dwa okrążenia chyba tej morderczej rywalizacji. Pomiędzy tą trójką zarzucił Łukaszem Krawczukiem. Ajajaj. Błąd Łukasza, wykorzystał to Norbert Michoń. No tutaj skóra nam cierpnie pod koniec tej rywalizacji, ależ tutaj piękne te pojedynki pomiędzy tą trójką i chwila oddechu dla Tomasza, czy to wykorzysta, czy jeszcze go dojedzie Norbert Michoń, oto są pytania. Tam Daniel Stepkowski to już praktycznie na tym swoim, na tej swojej kamerze, w tym swoim BMW M4 może oglądać sobie, włączyć tą rywalizację, transmisję spokojnie, może dojechać do mety i to wszystko obserwować, ale tutaj największe emocje to ta rywalizacja o tą drugą pozycję. Minuta i 5 sekund do końca tego wyścigu. Daniel Stepkowski jest już w drugim, w trzecim sektorze. On jeszcze rozpocznie to jeszcze jedno okrążenie, także jeszcze chyba dwa okrążenia. Dobrze liczę, źle liczę, już to wszystko mi się pomieszało tutaj. Kamil, tak, dla brata jeszcze dwa razem z tym, co teraz jedzie.
No, Brato byłby rad, gdyby to było ostatnie okrążenie. Jeszcze ma te 3-4 długości auta przed Norbertem Michoniem, ale musi bardzo, bardzo uważać na tych ostatnich okrążeniach. Tam już, no, już pocony pewnie. Przypomnijmy, Tomasz jeździ na tej technologii VR, czyli wykorzystuje te wirtualne gogle. Na pewno tam się rozgląda po tych lusterkach w lewo, w prawo, do góry, w tył i w przód, gdzie jest Norbert Michoń, a Norbert mknie niczym szalony przez te zakręty drugiego sektora. No i kolejne zacięte pojedynki nam się tutaj zapowiadają. Oj, kolejny błąd Tomasza. Teraz po zewnętrznej jeden kontakt, ale jeszcze się obronił. Ależ wspaniały pojedynek. Czas dobieg rywalizacji nam już końca. To będzie ostatnie okrążenie szans, ostatnie okrążenie nadziei Tomasza. Błąd z kolei na ostatnim zakręcie popełnia Norbert Michoń zbyt szeroko i znowu chwila oddechu, chwila dystansu dla Tomasza Grobelnego. Jak to się skończy, sam nie wiem. Ja już tutaj nic nie gdybam, nic nie mówię. Niech oni dojadą do mety. A do mety właśnie dojeżdża nam Daniel Sypkowski i wygrywa ten wyścig. Tak jest, gratulacje, bezsprzeczna dominacja Daniela Sepkowskiego podczas siódmej rundy naszego sezonu IRG DTM na torze Bren Hatch. Również do mety dojechał nam kolega zespołowy Daniela Sepkowskiego, zdublowany Kamil Gaca, ale tutaj jeszcze Brato będzie odlicza już te metry, te zakręty ostatniego okrążenia do mety. Tutaj jeszcze Norbert Michoń próbuje podgonić, ale czy mu się to uda? No zobaczymy. Spory dystans, musiałby zrobić coś niesamowitego jeden i drugi zawodnik, żeby to nam się jeszcze pozmieniało przed metą. No ale zobaczmy w chwili spokoju, w ciszy, jak to się rozwinie. No jeszcze jeden zakręt. No i chyba tak, chyba już możemy powolutku gratulować Tomaszowi świetnej jazdy, świetnej taktyki. No i tutaj czapki z głów, ręce same składają się do oklasków. Tutaj to, co zrobił Brato, to pokazał, udowodnił, na czym polega konsekwentna jazda, na czym polega upór za no i poświęcenie dla Sim Racingu. Wspaniały rezultat. Dla mnie zawodnik tego wieczora, tego drugiego wyścigu bezsprzecznie Tomasz Brato Grobelny. Ale tak, też to duże oklaski. Duże oklaski dla Norberta Michonia, dla Łukasza Krawczuka. Niesamowite widowisko tutaj nam zgotowali zawodnicy. Również Kamil Gaca jednak dojechał na tym zużytym komplecie opon do mety z wielkimi problemami. Zbyt agresywny setup, chyba zbyt agresywne nastawienia tego auta. Również dobry rezultat, szóste miejsce, Piotr Śmigielski, kolega zespołu Tomasza. Siódme miejsce Mariusz, ósma pozycja Piotr Wojdyło, jeszcze zdążył awansować jedną pozycję. Dziewiąte miejsce Michał Jolonek i tak wygląda dziewiątka śmiałków, która ujrzała linię mety tego bardzo wymagającego ponad godzinnego wyścigu na super szybkim i technicznym obiekcie Bren Hatch w Wielkiej Brytanii. Jak oceniasz dzisiejszy wieczór, Kamilu? No dzięki Brato na pewno było ciekawie, bo boję się, że gdyby nie ta jego strategia, to byśmy się tu zanudzili pod koniec. Oj, tam myślę, że tam Łukasz z Norbertem by tam się jeszcze tasowali, tam Kamil Gaca, wiesz, tam to jeszcze by się sporo podziało. Nie wiem, no ale ogólnie było spoko, całkiem ciekawy wyścig. Szkoda, że tyle no niestety osób nie dojechało, miało problemy, no szczególnie szkoda Wojciecha Glimka, który w pierwszym wyścigu no pechowy start, w drugim wyścigu problemy techniczne, no i kurczę, no... No szkoda. No skończyło wyścigu. Się jak skończyło, ale takie są realia, taki jest sim racing, takie są też i prawdziwe wyścigi. Dziękujemy wszystkim naszym widzom, którzy oglądali nas na żywo lub też z odtworzenia. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Zapraszamy do wspólnej zabawy, zapraszamy do odwiedzenia naszych społecznościówek, naszego portalu, do zajrzenia tutaj na kanał MotoGames TV. Jeśli interesują Was inne gry wyścigowe, już po raz kolejny się powtarzamy, ale tam naprawdę to jest bardzo, chyba najlepszy kanał na polskim, jak i na międzynarodowym YouTubie. Jeśli to jest jakiś gry... polski YouTube? A nie ma polskiego YouTube'u? YouTube'a chyba jest. Jeśli chodzi o twórców. O, już taki skrót myślowy. Okej. Okay. Nie przedłużając, dziękujemy Wam bardzo serdecznie za dzisiejszy wieczór. Zapraszamy do wspólnej zabawy. Kolejna runda naszego sezonu IRG DTM już 6 września na torze Most.
to jest czeski tor, czeski obiekt wyścigowy. Bardzo fajny, bardzo szybki, tam też będzie dużo się działo. A kolejna nasza runda Open Wheel już za tydzień. Kamil, pamiętasz, na jakim torze będziemy się ścigać razem? Wespół ze Spa? Na Spa! Tak, Circuit de Spa, Francorchamps w Belgii, to wszystko już ostatniego dnia sierpnia, 30 sierpnia, pod koniec wakacji, 44 okrążenia na belgijskim torze, zobaczymy, czy będzie padać tam, ta pogoda jest zdradliwa, może wszystko się wydarzyć. Za dzisiaj dziękujemy Wam bardzo serdecznie, były emocje, dużo się działo i zapraszamy już za tydzień na kolejną transmisję na kanale MotoGames TV. Dziękujemy Wam bardzo serdecznie, do usłyszenia, cześć. Hello, cześć, cześć.